Yes. Not so much, not so many. The same time. Nie, nie wszyscy naraz. Modlimy się. Panie Jezu, my Tobie dziękujemy za to, że Ty zmarłeś za nas na krzyżu, że Ty oddałeś swoje życie za nas i też dałeś nam możliwość się poznać, że możemy też, mogliśmy się nawrócić, możemy być Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za to, że Ty troszczysz się tak o nas, że też zachowałeś nas wszystkich aż do tej pory i wszystkich, którzy szczęśliwie już prowadziłeś. I chcemy Ciebie też prosić teraz za tym czasem, abyś Ty też nas uspokoił, abyśmy mogli się skupić, abyś Ty nam też przekazał to, co Ty chcesz powiedzieć do nas przez tego brata. Prosimy Cię też za wszystkimi, których tu jeszcze nie ma, którzy są w drodze, abyś Ty też ich zachował i żebyś dał nam wszystkim dobry czas. Amen. Amen. Thank you. Letztes Mal haben wir darüber nachgedacht, denk an deine Zukunft. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vor. W zasadzie wtedy miałam coś innego, zamierzałam coś o czym innym mówić. Ich wollte mit euch eigentlich mal so ein Bibelthema durcharbeiten. Chciałam przerobić wam jeden temat z Biblii. Weil die Bibel voller Überraschung ist. Ponieważ Biblia jest pełna niespodzianek. Aber dann haben wir uns abgestimmt. Ale haben uns abgestimmt. Później żeśmy rozmawiali na ten temat. Und man war dann sagen, ah, vielleicht doch ein bisschen zu Anspruchs, also zu stark, zu schwer, vielleicht zu theoretisch. So, I war das Problem. Stwierdziliśmy, że to może być teoretyczne. Also haben wir gesagt, machen wir was anderes, irgendwas so in Praxis unseres Lebens hineingeht. I żeśmy stwierdzili, że weźmiemy jakiś temat, który jest praktyczny dla naszego życia. Da fiel mir nur noch ein Jüngerschaft. I wtedy pomyślałam, że będziemy mówić o uczniostwie. Ich habe nie darüber gesprochen. Nigdy jeszcze na ten temat nie mówiłem. Aber ich glaube, das brauchen wir alle. Ale myślę, że wszyscy tego potrzebujemy. Und eigentlich egal, welche Altersgruppe. I obojętnie jaka to jest grupa wiekowa osób. Wer die Bibel etwas kennt. Każdy, kto zna chociaż trochę Biblię. Der weiß, dass wir in verschiedenen Heilszeiten leben. Kto wie, że istnieją różne epoki czasu. Auch die Kirchengeschichte hat solche Heilszeiten erlebt. Także Kościół przeżywał takie epoki. Und wir leben heute in der Heilszeit von Laodicea. A my teraz żyjemy w czasach Laodicei. Wo man kein Interesse mehr groß hat an Gott. In der Kirche. W Kościele nie ma nigdy zainteresowania Bogiem. Wo der Jesus draußen vor der Tür ist und anklopft. Gdzie Pan Jezus stoi poza drzwiami i puka. Und die Leute denken, er ist drin. A ludzie myślą, że on jest w środku. Und dafür brauchen wir Jüngerschaft, Nachfolge. I do tego potrzebne nam jest uczniostwo, czyli naśladownictwo. Um wirklich zu wissen, Mensch, was will der Herr eigentlich von mir? Abyśmy mogli wiedzieć, co Pan od nas oczekuje i pragnie. Ich wurde zum ersten Mal damit konfrontiert. Pierwszy raz zostałem z tym skonfrontowany. Anfang der 80er Jahre. Na początku lat 80. Ich war nicht lange gläubig. Nie byłem długo wierzący. Und wir haben ziemlich schnell angefangen, draußen am Evangelium zu arbeiten auf der Straße. Ja rozpocząłem dość szybko na zewnątrz ogłaszać dobrą nowinę. Ich treffe zwei Brüder, einer aus Nordirland, einer aus Holland. Spotkałem dwóch braci, jednego z Irlandii, drugiego z Holandii. Und wir sprechen über großes Thema Mission. I żeśmy rozmawiali o wielkim temacie, mianowicie misja. Und dem Herrn ohne Vorbehalt folgen.
o tym, żeby Pana naśladować. Und ich höre den lieben Bruder besonders aus Nordirland. I słuchałem, co miał do powiedzenia ten brat z Irlandii. Wie er mir erzählt voller Begeisterung. I on pełen taki zachwyt opowiadał mi. Ich war in Indien. Byłem w Indiach. Mit dem Schiff von OM, Operation Mobilization. Logos. Das Buch, das Schiff, ein richtiges Schiff voller von Christen, alles finanziert, ausgestattet. Takim statkiem pełnym chrześcijańskich ludzi, którzy tam und, mieli misję. Und zwar operacja mobilizacja po polsku. Tak. Und, und dieses Schiff ist eigentlich weltweit unterwegs und Missionseinsätze zu fahren. Und er erzählte, dass bei einer Predigt da sich 20, 30 Leute bekehren. Aber ich habe mich gar nicht so gefreut. Aber ich hatte gelernt, Organisation ist nie gut. Bo nauczyłem się już, że żadna organizacja nie jest dobra. Wir wollen dem Herrn vertrauen und dann und vertrauen auf den Herrn ohne Organisation rausgehen in die Mission. Ponieważ powinniśmy pokładać nasze zaufanie na Panu i bez żadnych organizacji das głosić. Das habe ich dem Bruder noch gesagt. I powiedziałem to wtedy tym braciom. Okay, Bruder, du magst ja recht haben, sagt er dann zu mir, der war voller Power. A ten, który miał tyle energii i pracy, powiedział, może masz rację. Sag mal, wie viele sind denn nach deinen Gedankengängen, die ich absolut in der Bibel nachvollziehen kann, wie viele sind denn dann ausgegangen? I zapytał mnie, a ile nawróciło się osób, jak ty tak głosisz według Słowa Bożego, to ile się nawróciło osób? Mir fiel keiner ein. Żadnego nie mogłem sobie przypomnieć. Da habe ich erst mal drüber nachgedacht. I wtedy myślałem. Wenn der Herr bestimmt etwas sagt, kiedy Pan jetzt mówi coś konkretnego, möchte er nicht, dass wir es auch machen. To nie chcę, żebyśmy tak czynili. John Darby hat dieses Problem schon ziemlich früh erkannt in einer Zeit, wo noch nicht so Laodicea war. Darby już się z tym musiał skonfrontować, chociaż on wierzył jeszcze w czasach Laodicei. Und er sagte eigentlich, was ich... what I look for is real jealously for the Lord. Then I could bear many mistakes. I on powiedział... A wszystko tak? To czego szukam, to prawda. To czego szuka, to prawdziwa zazdrość dla Pana, wtedy mógłbym znieść wiele błędy. And this is a geistliches Prinzip. To jest duchowa zasada. Ist Eifer da? Jest zachęta? Dann kann man viel leichter auch geistliche Schwachheit und Versagen entschuldigen. To wtedy można łatwiej usprawiedliwić chrześcijański zawód. Gibt in der Bibel eine Stelle in Matthäus 21, 30. Jest w Biblii taki werset w Ewangelii Mateusza 21:30. Ich habe das natürlich, weil ich nicht wusste, ob Deutsch übersetzt wird oder nicht, in Englisch geschrieben alles. Napisałem to oczywiście po angielsku, bo nie wiedziałem, czy będzie tutaj tłumaczone na angielski. And he came to the second, du kannst das gleich in Polnisch lesen. To jest Mateusza 21. Das ist, ach, da muss ich noch erklären, ganz kurz. Ich habe ein Bibelprogramm, das heißt The Word. Mam program taki biblijny. Und jeder, der Englisch kann, sollte sich das anschaffen. Das ist kostenlos im Internet. To jest za darmo. Każdy, myślę, że z was, który zna angielski, może sobie taki internet. Eine Fülle von Kommentaren gibt's, ja? Tam istnieje wiele różnych komentarzy na temat Słowa Bożego. Nur die Bibelausgaben sind etwas alt. Die Bibelausgaben sind etwas altertümlich. Jeżeli chodzi o tłumaczenia Biblii, są niektóre też stare, ja skąd to wziąłem. Lies mal bitte vor in der anderen. I przystępując do drugiego, powiedział to tak samo, a on odpowiadając rzekł, nie chcę, a potem zastanowił się i poszedł. Ja, das ist das Problem, wenn Deutsch oder auch die polnische Sprache, die entwickelt sich weiter und manches wird dann nicht mehr so klar verständlich für die Jugend von heute. Oczywiście także język polski się rozwija i niektóre stare tłumaczenia nie są dla młodych już zrozumiałe. Das wusste ich leider nicht. Niestety o tym nie wiedziałem. So, der Herr sagt einfach, hör mal, es gibt so zwei Leute, die einen sagen, ich gehe her und geht nicht. Pan Jezus mówi tutaj,
do dwóch osób to samo, a jeden mówi nie chce. I zastanawia się, poszedł. Und der andere, der sagt erst, ich gehe nicht, dann gereut es ihn und dann geht er. Jeden mówi w ogóle nie chce, a drugi, pomimo że w ogóle nie chce, to zastanawia się i poszedł. Also den Willen des Herrn zu tun, ist einfach eine ganz schwierige Kiste. Czynienie woli Pana nie jest łatwym zadaniem. Jüngerschaft hat etwas mit meinem Verhalten zu tun, grundsätzlicher Art. Uczniostwo ma coś do czynienia z naszym zachowaniem. Ich sage euch das jetzt zu Anfang, wie es in der Bibel steht. Radzę wam, żeby zacząć tak, jak jest to napisane w Słowie Bożym. Was wirklich viele Christen auch so erlebt haben. To, co przeżył już nie jeden chrześcijanin. Aber ich sage euch nicht, wie ich es mache. Ale nie powiem wam, jak ja to robię. Denn dann müssten wir noch viel mehr singen, weil ich immer weniger zu sagen hätte. Ponieważ wtedy musielibyśmy o wiele więcej śpiewać, gdyż ja bym miał coraz mniej do powiedzenia. Jüngerschaft geht wirklich an das Eingemachte, an unsere Substanz. Uczniostwo? Die, unsere Jüngerschaft geht auf unsere Substanz, an unser ganzes Sein, unser menschliches Sein. Uczniostwo musimy czynić całym naszym ciałem. Oder wie einmal John Wesley sagte dazu, zu Matthäus 6, Vers 19 und 20, legt nicht auf euch Schätze, wo Motte und Rost zerstören. Da hat er gesagt... Kannst du dich kurz erfassen? Sorry? Kannst du dich kurz erfassen? Ja, okay. Oder wie John Wesley sagte, über die Stelle, Matthäus 6, 19, 20, tak jak to John Wesley raz powiedział na temat Mateusza 6. Musst du jetzt nicht lesen, wir sollten nicht Schätze sammeln auf der Erde. Nie powinniśmy, chodzi o werset, nie powinniśmy zbierać naszych skarbów na ziemi. Da sagt er ein ganz hartes Wort. Powiedział takie trudne słowa. Schätze zu sammeln auf der Erde ist genauso verboten. Zbieranie skarbów na ziemi jest tak samo zabronione. Wie Ehebruch und Mord. Wie Ehebruch und Mord. Tak samo jak cudzołóstwo i morderstwo. Oh, das ist ein hartes Wort. To jest, są ciężkie słowa. Ich habe gerne was auf der hohen Kante. Fajnie jest mieć coś takiego asa. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Troszkę więcej dla siebie odłożyć. Und wenn wir schon mal dabei sind, vielleicht doch noch ein bisschen. I jak do tego dojdziemy, to może jeszcze troszkę na nas. Und jetzt müssen wir uns mal ein paar Fragen stellen, nämlich... Musimy zadać sobie kilka pytań, mianowicie. Für wen Jüngerschaft eigentlich nicht gilt? Dla kto nie może w ogóle, dla kogo ten temat nie jest? Viele von euch werden aus christlichem Elternhaus kommen. Wielu z was pochodzi z chrześcijańskich domów rodzinnych. Bei manchem hat sich der Papa bekehrt oder die Mama bekehrt und zum Glauben gekommen an Christus. Wielu z was mają wierzących rodziców, wiele i tate. Und da ist das gar nicht so einfach, wenn man das so hört, auch in den Zusammenkünften von den Christen. Da ist Sommerzeit, hier ist total heiß. Die anderen gehen raus zum Schwimmen. Die Kinder von den Christen sitzen hier und hören was von Gottes Wort. Ależ to nudne. Wir müssen alle also etwas ganz Wichtiges erlebt haben. Ale my wszyscy musimy przeżyć coś bardzo ważnego. Die erste Frage, die ich dann richte an jeden uns, ist du neugeboren? I pytanie, które kieruję do każdego z was, czy jesteś nowonarodzony? Weißt du wirklich, dass du in den Himmel kommst? Czy na pewno jesteś tego pewien, że pójdziesz do nieba? Weil diese Sichtweise von diesen Dingen ändert alles. Ponieważ ten punkt widzenia zmienia wszystko. Ein Mensch, der einfach den Herrn Jesus kennengelernt hat und weiß, er starb für mich. Człowiek, który poznał Pana Jezusa i wie, że on umarł za niego, całkiem inaczej myśli. Dann musst du erkannt haben auch dabei, und das ist eigentlich die automatische Folge. I następne, co z tego wynika, następna rzecz. Dass man sich erkannt hat als sündig. Trzeba przyznać, że jest się grzesznikiem. Als verloren. Jako zgubionym człowiekiem. Als blind. Jako ślepym. Nackt. Vor Gott. I nagi przed Bogiem. So sind wir Menschen vor Gott. Tak stoimy przed Bogiem. Dann musst du auch erkennen, musisz też rozpoznać, dass du dich selbst nicht retten kannst. Że sam nie możesz siebie zbawić. Dass ein guter Charakter dich nicht zu Gott bringt. Że dobry charakter nie przyprowadzi cię do Boga. Und ich hatte früher, als ich noch nicht gläubig war, habe ich Fußball gespielt.
Kiedyś, jak jeszcze nie byłam wierzącą, często grałam w piłkę nożną. Szlagi są głupie, kiedy byłam. Nie byłam taki wcale dobry, nie martwcie się. Udza macza w kapitanie, ma totalnie super typ. Ale nasz kapitan drużyny był super gościem. Ale nie, ganz abnehmen, so gut. Ale on odrzucał Boga. Manche Christen sind rein menschlich viel netter als die Christen. Niektórzy ludzie, którzy nie są wierzący, są często o wiele bardziej mili niż ci, którzy są wierzący. A jednak to idą na stracenie. A więc dobry charakter nie przyprowadzi nas do Boga. Czy wierzysz na pewno w to, że Pan Jezus umarł w zastępstwie za Ciebie na krzyżu Golgoty? To jest coś najcudowniejszego, co można wiedzieć. Ja das gestern gehabt so eigentlich. Man kann das Evangelium nur ganz kurz erklären. No? W zasadzie wczoraj to już mieliśmy. Ewangelię można krótko streścić. Aber das Erleben ist so wie früher die alten Telefonhäuschen. Jak? Das Erleben ist so wie die alten Telefonhäuschen. Przeżyć to jest tak, jak kiedyś były te budki telefoniczne. Damit das Licht angeht. Żeby światełko się zapaliło. Musst du immer reingehen, das ist ein Schalter, ein Trittschalter. Musisz wejść do środka. Und dann geht's nicht an. I wtedy tam zapala się światełko. Und das ist einfach das Wort Gottes annehmen und glauben. To jest właśnie przyjęcie Słowa Bożego i uwierzenie w nie. Und dann anerkennen, Jesus Christus ist dein Herr und Retter. A następnie uznać Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Das führt uns sozusagen in die Jüngerschaft. To dopiero nas doprowadza do uczniostwa. Ja chętnie tłumaczę takie coś, tutaj Rüdiger na pewno to już bardzo nie wiem, ile razy to już mówiłam, może jest 1000. Wierzymy w jednego Boga. To jest złota strona. Und dieser Gott lebt in Himmel. I ten Bóg mieszka w niebie. Und ist absolut heilig und gerecht und liebend. On jest całkowicie święty, sprawiedliwy i z miłością. Ich sag das immer, wir haben das gestern so kurz mal gehabt bei der Evangelisation, wenn du mit Muslimen da zusammenkommst, ihr habt das ja nicht, ihr habt ja die Grenzen geschlossen, aber wir haben das täglich, was wir Muslime tun in Berlin. Wczoraj na ewangelizacji to też już było, dzisiaj to powtórzę. W Berlinie jest bardzo dużo muzułmanów. Die glauben doch Tatsache, dass wir Christen glauben, dass wir es drei Götter gibt: Vater, Sohn, Heiliger Geist. Oni, sie wissen das. Die glauben das, dass wir das glauben. Oni wierzą w to, że my wierzymy, że istnieje Bóg, który składa się z trzech osób, z Boga, z Ducha Świętego i z Syna. Weil ich das weiß, dass es im Koran steht. Weil ich weiß, das steht so im Koran. Ponieważ ja wiem, tak to jest napisane w Koranie. Sag ich denen zuallererst, guck mal, wir glauben an einen Gott. Mówimy im, mówię, co pierwsze, co im mówię, to mówię, my wierzymy w jednego Boga. Bist du fast schon sein Freund. To już prawie stajesz się ich przyjacielem, jak im tak powiesz. Der freut sich. On się cieszy. Aber sagt dieser Gott. Ale mówię wtedy, ten Bóg. Muss sich ja irgendwo uns offenbaren. Musi się nam gdzieś objawić. Und die Liebe offenbart sich. Bo miłość objawia się. Aber unser Herz. Ale nasze serce jest złe. Und das ist durch und durch böse. Es fängt an, mein Freund. Całkowicie przesiągnięty złem. Ile masz lat? Also mit 9 Jahren habe ich schon schöne Dinge gemacht. Mając 9 lat już niejedno naskrowałem. Was kein Mensch sehen und hören sollte. Coś, co nikt nie miał tego widzieć ani słyszeć. Und das ist unser Herz. To jest nasze serce. Jetzt bin ich 61. Teraz mam 61 lat. Ist genauso schlecht wie damals. Jest dokładnie tak samo złe jak wtedy. Wo ich 9 war. Jak miałem 9 lat. Also brauchen wir ein neues Herz. A więc potrzebujemy nowe serce. Sünde trennt von Gott. Ponieważ grzech oddziela nas od Boga. Und Gott sagt, ich hab dich lieb, Mensch. A Bóg powiedział do człowieka, ukochałem cię. Jesus, in dem Jesus wird Gott Mensch. I Bóg w człowieku, znaczy przez Pana Jezusa stał się człowiekiem. Und das ist der größte Stolperstein für einen Moslem. Könnt ihr wirklich für beten. Das ist der größte Stolperstein für einen Moslem, dass Gott in Christus Mensch wird. Das Problem. To jest największy problem dla muzułmanów, że Pan Jezus stał się człowiekiem.
Możecie się o to modlić też. Aber wenn wir diesen Weg einschlagen und erkennen, ist mein Stellvertreter, starb für mich. Ale kiedy my to rozpoznamy, że Pan Jezus jest ofiarą zastępczą za nas, że On umarł za nas i że On może nawet wybaczyć grzechy, to mamy, nasze serce się staje bielsze niż śnieg. Ja mam nadzieję, że każdy z Was ma takie białe serce. Oczywiście teraz możemy zadać sobie pytanie, gdzie w Biblii znajdujemy coś o uczniostwie. Also das erste Mal, wo ich das in meiner Bibel vorfinde, wenn ich die chronologisch lese. Chcę teraz zacząć chronologicznie po raz pierwszy. Matthäus 5, Vers 1, sorry. Jest to w Ewangelii Mateusza 5, 1. Und ich will das nur von weggehen, was wir da lesen, ist eigentlich das griechische Wort Mathetes. Das heißt Lernender oder Schüler. Mathetes. Lernender oder Schüler. Chodzi mi tutaj dokładnie o te słowo z greckiego Mathetes, to jest uczeń, albo. No. Uczeń, uczennica. Uczeń, no też jest uczeń albo uczennica. Also ist eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen. Ist eigentlich ein Lernender. Ich lerne etwas. Myślę, że to nie jest ciężkie do zrozumienia. Chodzi o kogoś, kto się uczy. Und in Johannes 8, 31 sagt der Jesus, wenn ihr in meinem Wort seid, seid ihr wirklich meine Jünger. Johannes? 8, 31 habe ich jetzt mal vorgelesen. So. Ewangeliana 8, 31. Czytamy również o tym, że Pan Jezus mówi do swoich uczniów, jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Aber der Jesus war nicht der einzige, der Jünger hatte. Ale Pan Jezus nie był jedynym, który miał swoich uczniów. Mose hatte Jünger. Także i Mojżesz miał swoich. Das finden wir ganz im Alten Testament nicht. Nie znajdziemy tego w ogóle w Starym Testamencie. Aber die Pharisäer behaupten das in Johannes 7. Ale Moses Jünger. Ale faryzeusze uważają tak. W Ewangelii Jana też my jesteśmy uczniami Mojżesza. Ein Problem haben diese Leute. Ale ci ludzie mieli jeden problem. Das macht der Herr auch ganz klar deutlich. Wenn ihr Moses Jünger werdet, würdet ihr tun, was der Mose sagt. Ale Pan Jezus im to wyjaśnia, gdybyście byli uczniami Mojżesza, czynilibyście również to, co Mojżesz powiedział. Johannes der Täufer hatte. Także i Jan Chrzciciel miał swoich uczniów. Wir werden das jetzt nicht alles aufschlagen, ja? Nie będziemy teraz wszystkich miejsc otwierać. Die Pharisäer hatten Jünger. Także faryzeusze mieli swoich uczniów. Die haben nicht gelernt davon. Das sind Schüler einfach. To byli po prostu uczniowie. Die lernen von dem Vorbild. Oni uczyli się czegoś od swojego wzoru. Der Jesus hatte Jünger. I Pan Jezus też miał swoich uczniów. Haben wir eben gerade gelesen. Przed chwilą to czytaliśmy. Und, haben wir eins vergessen? Haben wir auch Jünger? Haben wir auch jemanden? Czy my też kogoś naśladujemy? In den 70er Jahren, ich will das nur von mir sagen. W latach 70. chcę powiedzieć to o sobie. Meine Vorbilder waren Rolling Stones, Beatles. Moimi wzorem, które naśladowałem, to na przykład byli Beatlesi. Wisst ihr, woran man das gesehen hat? Po czym ogólnie można było to rozpoznać? Die Haare wurden länger. Włosy miałem dłuższe. Dummy look. Taki luzacki styl. Kann man leben. Tak można żyć. Wir haben das erlebt, ja? Przeżyliśmy to, nie prawdaż? Das heißt, es gibt to oznacza, im geistlichen Bereich, w duchowym obszarze, wir können überall lernen, oder? Wszędzie możemy się uczyć od kogokolwiek. Now we reach. Now, what we need. When we no, co potrzebujemy? Ja, hab wieder Englisch. Ja, tut mir leid, sorry. Wenn wir über Jüngerschaft nachdenken, müssen wir bedingen etwas bestimmtes bedenken. Jeśli myślimy o uczniostwie, musimy pomyśleć o czymś konkretnym. Wir brauchen Liebe für Jesus. Liebe für den Jesus. Potrzebujemy miłość, odczuwać miłość do Pana Jezusa. Gibt in der Bibel eine Stelle, dass er uns geliebt hat. Istnieje w Piśmie Świętym taki werset, że Pan Jezus nas umiłował. Na przykład in Römer 5, 1 Jana 4. In Römer 5 lesen wir, a w Rzymian 5 czytamy,
dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Że miłość Boża rozlana jest w nasze serca przez Ducha Świętego. Und 1. Johannes 4 wiederum sagt. I pierwszy list Jana 5 znowu mówi. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. My miłujemy, ponieważ On nas pierwszy umiłował. So wollen wir hören, was sagt die Bibel. A więc chcemy słuchać tego, co mówi do nas Biblia. Und jemand hat einmal ein sehr schönes Wort geprägt dazu. Ktoś kiedyś powiedział do tego piękne słowa. Der Retter ist, der sucht nicht Männer oder Frauen. Że Zbawiciel nie szuka mężczyzn czy kobiet. Ihre wenigen freien Abende hingeben wollen oder ihre Wochenenden. Którzy chcą mu oddać swoje wolne wieczory czy swoje weekendy. Oder vielleicht ihre Tage, wenn sie irgendwann mal Rentner sind. Albo wtedy, kiedy będą na emeryturze. Er möchte gerne, dass wir ihm den ersten Platz geben. On szuka takich, którzy oddadzą mu swoje pierwsze miejsce. Das ist das, was hier so steht, ne? Tutaj to jest napisane. Ja? Okay. Die Bibel spricht. Biblia mówi. Von einem Bruder Quartus. O pewnym. Pewnym bracie. Quartus. Quartus. Bruder Quartus steht in Römer 16. To jest w Rzymian 16. Ne? Der Bruder, ist so schön, ich habe das nicht mehr aufgeschrieben, sonst wüsste ich das auch nicht immer. Bruder Tertius steht in Römer 16 auf. Nie napisałam tego na prezentacji, ale to jest Rzymian 16. On pisał ten list. 16:22. Pozdrawiam was Panu, ja Tercjusz, który ten list pisałem. Pozdrawiam was Gajus, gospodarz mój i całego sporu. Pozdrawiam was Eras, skarbnik mój i brat Quartus. Und es gibt noch den Bruder Secundus in Apostelgeschichte 20, aber den brauchen wir nicht mehr lesen. Und bei all diese Worte sind lateinische Worte. Quartus ist der vierte, Tertius ist der dritte, Secundus ist der zweite, aber Bruder Primus kommt noch. Noch einmal. Also es gibt in der Bibel Bruder Quartus ist der vierte. Jest w Biblii ten brat Quartus, to jest brat czwarty. Übersetzt, tłumacząc, to jest cztery. Der Bruder Tertius ist übersetzt der dritte. Tłumacząc imię Tertius, będzie to ten trzeci. Der Bruder Secundus ist der zweite. Secundus to będzie ten drugi. Und dann gibt es noch Bruder Primus. Jeszcze jest brat Primus. Nein, den gibt's nicht. Nie, tego nie ma. Das ist okay. Den gibt's nicht. Go nie ma. Den ersten Platz. Ponieważ ten to pierwsze miejsce in unserem Leben soll der Jesus Christus haben. W naszym życiu powinien mieć Pan Jezus. Also kein Bruder Quartus. Und der Jesus selbst? Primus. Primus. A więc nie ma, nie ma brata Primusa. So, ich kann die weiter runterscrollen. Maybe one can help me. So, der Herr spricht in Lukas 14. Pan Jezus w Łukasza 14 mówi. Wenn jemand zu dir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau und Kinder und Brüder und Schwestern, ja, sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nim nienawiści ojca, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Ist das ein hartes Wort? Czy to są takie trudne słowa? Wenn der Herr sagt, ich würde gern den ersten Platz in deinem Leben haben. Pan Jezus chce mieć pierwsze miejsce w naszym życiu. Dann nicht einfach, weil er sich aufdrängt. Nie dlatego, że on tak naciska, napiera na to. Ja, weil er weiß, wie wir sind. Ponieważ wie, jacy jesteśmy. Ich erinnere mich an einen Mann. Przypominam sobie pewnego młodego brata. Auf den Teil von Berlin, wo ich herkomme. Czyli mężczyznę z części Berlina, z której pochodzę. Der kam wirklich, der hatte erkannt, Mensch, Jesus ist die Wahrheit. On naprawdę rozpoznał, że Pan Jezus jest prawdą. Und er hatte dem Herrn seine Schuld bekannt. I on wyznał Panu swoje grzechy. Und so lernten wir ihn kennen. Poznaliśmy go. Und dann kam er zu uns im Bibelkreis. I on przyszedł do nas na taką godzinę biblijną. Aber seine Eltern. Ale jego rodzice. Ganz strenge
Bardzo gorliwi katolicy. Die das auch nicht so glauben. Którzy nie wierzyli w to. Gibt auch Katholiken, die glauben das. Niektórzy wierzą, niektórzy katolicy wierzą, inni nie. Die nicht. Oni nie wierzyli. Und die haben gesagt, wenn du auf dem Weg weitergehst. I powiedzieli mu, jeśli tą drogą będziesz szedł dalej. Dann werde ich enterben. To wiedzieć, czy czym się. Jetzt geht's auch was noch nicht. I on sobie myślał, co teraz mam uczynić. Wir tun Gott keinen Gefallen, habe ich mir mal zugeschrieben, wenn wir an seinen Sohn glauben. Wir tun Gott keinen Gefallen, wenn wir an seinen Sohn glauben. Nie czynimy Bogu dla Boga czegoś dobrego, jeśli wierzymy w, nie, w Jego Syna. Aber wir tun unserer Seele einen riesigen Gefallen. Ale czynimy to dla własnej duszy. Wenn wir diesem Herrn glauben und vertrauen. Kiedy będziemy temu Panu, w tego Pana wierzyć i mu służyć. Der Herr spricht. Pan Jezus mówi. In Matthäus 16, 24. W Ewangelii Mateusza 16, 24. Über all diese Kosten der Nachfolge. Wszystkie koszty naśladownictwa. Könnt ihr please read it? Da könntest du, könnt ihr lesen. All have all in English, so it's sometimes not good. 25 auch? Yes, please. 24 und 25. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Also wir merken, wenn der Herr spricht, dann sagt er nicht einfach immer, wenn man mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Zauważamy też, że Pan Jezus nie mówi, kto chce mnie naśladować, niech się zaprze samego siebie. Indem er bestimmtes Essen nicht mehr und bestimmte Vergnügungen nicht mehr aufsucht. Przez to, że nie będzie spożywał pewnych potraw czy jakichś przyjemności z życia. Oder sein ganzes Besitz jetzt verkauft. Albo też sprzeda całe swoje życie. No to co posiada? Der spricht von der Verleugnung des Ichs. Ale mówi tutaj o zaparciu samego siebie. Und meint damit die vollkommene Unterwürfigkeit unter die Herrschaft von Christus. Jest mowa o całkowitym poddaniu się i podpanowaniu Chrystusa. Und als ich, und das ist eigentlich die geistliche Bedeutung der Taufe. To jest właśnie duchowe znaczenie chrztu. Als ich getauft wurde und du getauft wurdest. Jak ja byłem chrzczony i ty byłeś chrzczony. Da ist der alte Rüdiger zum Beispiel oder der alte Jonasz. To wtedy stary Jonasz czy stary Rüdiger umarł. Und aus dem Wasser kam der neue Rüdiger oder der neue Jonasz. Oder die neue I z wody wyszedł nowy Rüdiger i nowy Jonasz. Und das ist Stellung. Das to jest stanowisko. Praxis ist das, was der Herr sagt. Praktyka, to jest to, co mówi Pan. Hast du damit kein Problem? Masz z tym problem. Der Herr nennt drei Voraussetzungen, ihm zu folgen. Pan wymienia trzy. Drei Voraussetzungen, ihm zu folgen. Trzy wymagania, aby go naśladować. Pierwsze. Can you tell me? Możecie mi powiedzieć. Zaprzeć się samego siebie. Sich selbst zu verleugnen. Tak. Very easy. Next one. Den Kreuz zu nehmen. Proszę. Ten Herz. Ten Herz zu verleugnen. William Farrell hat das mal sehr schön gesagt in der Nachfolge. Besser Verbrauch als verrostet. Lepiej, ktoś kiedyś powiedział, lepiej zużyty niż zardzewiały. Ihr wisst nicht, wer Wilhelm Forell ist. Ihr wisst nicht, wer Wilhelm Forell ist. Wer hat das gesagt? To powiedział Wilhelm Forell. No? Er war Reformator der Schweiz. Był Reformatorem w Szwajcarii. Oh, jetzt habe ich hier über Mr. Mac der einen Seite hat eine Kommentierung zu diesem Bibelvers geschrieben. Tutaj jest komentarz do tego miejsca z Biblii. Kannst du das ablesen? Das was auf Wort ist, oder? Ja, auf Polnisch. Jeż. Wiesz, że nie wszyscy są wezwani do zrzeczenia się całego świeckiego. Nie widzę dobrze, weź to. Wiesz, że wszyscy są wezwani do zrzeczenia się całego świeckiego zatrudnienia, aby poświęcić się pełnoetatowej chrześcijańskiej służbie.
ale oznacza to, aby powierzyć się każdemu zadaniu, które on ma dla siebie. Jak straszne jest to na przykład dla kogoś, kto został powołany do bycia misjonarzem, ale kto pozostaje w domu, a wraz z upływem lat może urządza piękny dom i urządza się w tym świecie, ale jednocześnie tęskni za ścieżką, którą Pan miał dla niego. Jakże błogosławiona będzie nagroda w tym dniu dla tego, kto wyrzeka się tego wszystkiego i wyrusza z wiarą, ufając Panu. W dalekiej stronie, aby żyć wśród ludzi, którzy mogą być nieprzyjemni, ale potrzebują kogoś, kto powie im o Jezusie. Dlatego wśród ludzi, którzy mogą być nieprzyjemni, dlatego dla tych, którzy ze względu na Chrystusa i na Ewangelię nienawidzą własnego życia, jaka będzie ich nagroda na miejscu sądu Chrystusowego. Langer Text, habt ihr ein bisschen verinnerlicht? To był drugi tekst, czy żeście go zrozumieli? Der meint eigentlich, hör mal. Tutaj chodzi o to. Wir reden jetzt über Nachfolge. My mówimy teraz o naśladownictwie. Über Jüngerschaft. O uczniostwie. Über den Herrn dienen. O tym, jak służyć Panu. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen ein ganz schönes Problem. I dla niejednego z nas jest to wielkim problemem. Aber ich bin jetzt 61. A ja mam już 61 lat. Und mein, ich habe Geburtstag. Ich werde 40 Jahre alt. I będę niedługo miał urodziny, będę miał 40 lat. Und dann guckt man so ein bisschen zurück. I drugie urodziny, w sensie od nawrócenia, prawda? I patrzę sobie wstecz na moje życie. Wenn mit 21 zum Glauben gekommen an den Jesus. Mając 21 lat przyszedłem do wiary w Pana Jezusa. Und in manche Dinge habe ich auch im Laufe der Jahre enorm viel Zeit und Einsatz investiert. I w przeciągu tych lat poświęciłem niektórym sprawom wiele czasu. Wo es gar nicht wert war. Czasu, rzeczom, które nie były tego godne. Ich kenne einen Christen. Znam pewnego chrześcijanina. Der hat enorm viel Geld gehabt. On miał całą masę pieniędzy. Das ist kein Problem, viel Geld zu haben. To nie jest problemem mieć wiele pieniędzy. Aber er hat sich gerühmt. Ich bin der, der am meisten hat von den Gläubigen. Ale on się tym chwalił. Ja jestem tym, który ma najwięcej ze wszystkich wierzących. Er hat Schiffbruch erlitten. Schiffbruch erlitten. I on musiał... On musiał... doświadczyć... Es, czego? Schiffbruch heißt... Es, angenommen. Alles. Geistlich. Alles. Nichts mehr zu sehen. Nichts mehr. Duchowo upadł całkowicie. Taki brak chrześcijanina. Ein sehr begabter Mann. Bardzo zdolny człowiek. Sprach viele Sprachen. Mówił wieloma językami. War super eigentlich auch im Artikulieren, verständlich machen von Dingen. On umiał bardzo dobrze wyjaśniać różne sprawy. Aber wie schrecklich ist es am Ende dann, obwohl du berufen bist von Gott. A jakże to jest straszne, kiedy jest się powołanym przez Boga. Stehst du mit leeren Händen da. A stoisz przed nim z pustymi rękami. Was hat dein Leben gemacht? Co twoje życie przyniosło? Sein Kreuz tragen. Nosić swój krzyż. Und mir nachfolgen. I mnie naśladować. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Myślę, że już wam to kiedyś opowiadałem. Sein Kreuz tragen heißt nicht zu leiden, wie er gelitten hat. Nosić swój krzyż nie oznacza cierpieć tak, jak Pan cierpiał. Weil in seinem Leiden am Kreuz ist er einzigartig. Ponieważ te cierpienia były jedyne w swoim rodzaju. Der keine Sünde tat. On nie uczynił żadnego grzechu. Doch wurde Betrug in seinem Mund gefunden. Nie znaleziono nic złego w jego ustach. Und der an das Kreuz geht. I on musiał cierpieć nad tym krzyżem. Aber der dort leidet um unser Willen. Ale on cierpiał z powodu nas. Und wo Gott all die Schuld unseres Lebens auf ihn legt, als auch er es getan hat. I cała wina, nasza wina była położona na nim, tak jakby on to uczynił. Das war sein Kreuz. To był jego krzyż. Aber wir haben auch ein Kreuz. Ale my też mamy krzyż. Und Kreuz hat eigentlich die Bedeutung hier von Verachtung. A ten krzyż tutaj ma znaczenie wyśmiania, czy pogardy od ludzi. Od odrzucenia. Das ist unser Kreuz. To jest nasz krzyż. Das müssen wir jeden Tag aufnehmen. Ten krzyż mamy brać każdego dnia na swoje plecy.
i Pana śladować. Wenn du noch in der Schule bist. Jeśli jesteś jeszcze w szkole. Und alle machen anders. I wszyscy robią inaczej. Es ist nicht leicht, dagegen zu stemmen. Nie jest łatwe iść pod prąd. Dann musst du ein lebendiger Fisch sein, der gegen den Strom schwimmt. Musisz być żywą rybą, która potrafi płynąć pod prąd. Pod prąd. Na przykład też na uniwersytecie. Überall laufen Feten. Ab. Feten. Partys. Masa imprez. Du sagst, ich mach nicht mit. A ty mówisz, nie będę brał w tym udziału. Będę tym, który stoi na zewnątrz. Całkowicie świadomie musisz podjąć decyzję. To nie jest zawsze takie proste. Nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Weź krzyż swój i naśladuj mnie. Und das aufnehmen machst du ganz bewusst. I to wzięcie tego krzyża musisz wziąć całkowicie świadomie. Oder wie jemand mal gesagt hat, du hast bewusst Unehre und Anklage gewählt. Niektórzy mówią, że ty wziąłeś na siebie świadomie niechwałę i oskarżenia. Któryś z pisarzy pieśni tak napisał taką pieśń. Sklave sein ist größere Ehre als König über Land und Heere. Bycie twoim niewolnikiem jest większą chwałą niż bycie królem nad krainami. Das ist so. To jest prawda. Denk mal, in der Bibel gibt's eine Geschichte, wo die Jünger. Jest taka historia Biblii, gdzie uczniowie. Das waren Nachfolger, das waren Schüler ihres Herrn. Prawdziwi uczniowie Pana Jezusa. Ja, gehört von dem Herrn. Słyszeli o Panu. Wenn sie mich verfolgen. Jeśli mnie prześladują, to będą prześladować i was. Habt ihr das jemals erlebt hier in Polen? Czy wy kiedyś przeżyliście to tutaj w Polsce? Na przykład, że was bito? Ich habe gehört von manchen. Słyszałem coś? Gerade in der islamischen Welt. Właśnie w świecie islamu. Ich will mal ein Beispiel erzählen, damit man mal erklärt, wie problematisch das ist. Chcę wam powiedzieć tą historię, żebyście zobaczyli, jakie to jest problematyczne. Über einen Bekannten hörte ich von diesem Missionar, ein sehr beeindruckender Mann. In Algerien. Był w Algerii pewien misjonarz bardzo znany. Arbeitet in den Bergen, wo die Berber wohnen. Pracował w górach. Berber? Berbers. Kennt ihr das Berber? Von der Berber kennt ihr die Berber-Teppich, ja? Carpet von der Berber. Berber, ja? Berberis. In den North of Africa. In den Norden Afrika. Ale to są ludzie, Berber. Tak, Berberzy. Berberzy. Żyli tam. Berberzy, czy ktoś tam. So, und dort geht hin und überall besucht die Leute in den Häusern. On poszedł tam i odwiedzał wszystkich ludzi, którzy tam mieszkali. Mit den Frauen darf nicht reden, weil er ein Mann ist. Z kobietami nie mógł rozmawiać, ponieważ jest mężczyzną. Deshalb spricht seine Frau mit den Frauen. Dlatego jego żona rozmawiała z kobietami. Eine Frau kommt zum Glauben. I jedna z kobiet się nawróciła. Jest bei den Muslimen ist. A tak jak to jest u muzułmanów. Haben Sie immer Ramadan? Ramadan. Wie gehört? Das ist die Zeit. Mają miesiąc Ramadan. Nichts essen, ganzen Tag. Oni w tym okresie nie jedzą, przez cały miesiąc nie jedzą nic. Und jetzt deine Frau, die jetzt zum Glauben gekommen ist, von dem Mann. I ta kobieta, która przyszła do wiary, kocht. Ona gotuje. Man sieht das oben aus dem Schornstein kommt auch. I przez komin unosi się dym. Da kommt der Mann vom Dorf. I przyszedł pewien człowiek ze wsi. On tam kierowniczył. Besucht den Mann unserer Schwester. Odwiedził męża tej naszej siostry. Deine Frau Leila kocht. I on powiedział, no i twoja żona gotuje. Es ist jetzt Ramadan. A przecież teraz jest ten okres, gdzie nie wolno jeść. Prophet Mohammed das verbot. Przecież Mohammed to zabronił. Du weißt, was du zu tun hast. Wiesz, co musisz zrobić. Na der Mann, was macht er? I co ten mężczyzna czynił? Buziaczek. On przyjeżdżał. I on wiedział, co w takiej sytuacji ma zrobić.
ta kobieta wzięła swój krzyż na siebie? On wziął taki gruby kij. Das ist bis heute. To jest do dzisiaj. Ständige Situation im Islam. Cały czas takie sytuacje w islamie się dzieją. Das kostet etwas. To kosztuje. Dem Herrn zu folgen. Naśladownictwo Pana kosztuje. Aber er ist es wert. Ale jest tego warta. Weil er hat gesagt, folge mir. Ponieważ Pan powiedział, naśladuj mnie. Folge mir. Naśladuj mnie. Hast du mal gesehen, das Leben ist ein Jesus? Widziałeś kiedyś życie Pana Jezusa? Hat er gefragt, als er am Kreuz war? Czy on, będąc na krzyżu, pytał, zadawał pytania? Ist denn, ich nehme jetzt wieder ein paar Beispiele, ja, der Jonas, der Rüdiger oder der Harald oder die Esther, sind die das überhaupt wert? Czy on się pytał, czy na przykład Jonasz, czy Rüdiger, czy Harald są tego warci? Bist du das wert? Czy ty jesteś tego warty? Das ist wirklich wert. Że on za ciebie umarł? Bist du das wert? Czy ty jesteś tego warty? Niemand. Nikt z nas nie jest tego wart. Das ist Liebe Gottes. To jest miłość Boża. Sein ganzer Dienst. Jego cała służba była tylko dla innych. Sein Eifer. Jego gorliwość. Seine Hingabe. Jego poświęcenie. Immer nur für andere. Była zawsze dla innych. Der Matthäus. Mateusz. Hat das Evangelium da geschrieben. Napisał Ewangelię. Der sitzt am Zollhaus. On siedział przy tym cle. Da kommt der Jesus. I Pan Jezus przychodził. So beschreibt er das. On to tak opisuje. Und dann sagt er ihm, i powiedział mu. Folge mir nach. Pan Jezus na niego powiedział, naśladuj mnie. Der wird sich doch wohl Gedanken gemacht haben, wem er dann nachfolgt. On zadał sobie pytanie, kogo on ma naśladować. Und ich kann euch sagen. Mogę wam powiedzieć. Ich habe euch das Beispiel von dem Andreas gesagt, der Bäcker, der, wo der Papa gesagt hat, der wird enterbt, wenn er weiter mit Jesus geht. Opowiadałam wam tę historię o tym mężczyźnie, którego tata chciał wydziedziczyć. On posuwał się taty. On kam nicht mehr. I więcej nie przychodził. Ich habe ihn Jahre später wieder getroffen auf der Schule, wo meine Kinder hingingen. Lata później spotkałam go w szkole, gdzie moje dzieci się uczą. Ich habe einen traurigen Andreas gesehen. Widziałam smutnego Andreasa. Verliert alle Freude. On stracił wszelką radość. Er ist es wert. Pan jest tego wart. Denken wir, ach, es gibt viele Beispiele. Und jetzt müssen wir uns das auch mal klar machen. Hier, was steht hier oben? Fervent love for all who belong to Christ. Szczerliwa miłość do wszystkich, którzy należą do Chrystusa. Das erwartet eigentlich der Herr. Pan tego oczekuje. Von seinen Jüngern. Od swoich uczniów. Und John 13. Jana. Johannes 13, sorry. 13. Kannst du vorlesen? 13, 35. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. O man. Daran soll also jeder erkennen, dass wir Jünger des Herrn sind. Po tym mamy wszyscy poznać, że jesteśmy uczniami Pana. Wenn wir Liebe untereinander haben. Kiedy miłość będzie między nami. Wenn du guckst in die christliche Landschaft, siehst du Zerbruch und Zerbruch. Jeśli popatrzysz na chrześcijaństwo, to widzisz tylko rozłam i jeszcze raz rozłam. Gruppen über Gruppen. Masa grup różnych. Und jetzt überleg das mal nur am Ort, wo wir als Christen zusammengenommen sind. A teraz pomyśl o... nochmal. An dem Ort, wo wir als Christen zusammenkommen. Pomyśl o miejscu, gdzie my się spotykamy jako chrześcijanie. Wenn wir vielleicht wenige sind, dann haben wir nicht so großes Problem. Jak jest nas mniej, może to nie jest taki wielki problem. Bei uns sind wir so 150. U nas jest 150 osób. Und es sind manche Christen, die können einen ganz schönen Last bereiten. I niektórzy z chrześcijan, którzy chodzą, są uciążliwi. Wie machen wir Not? Sprawiają ci problemy, kłopoty.
Und einer, den habe ich so vor Augen, der bringt ziemlich schlimme Lehren noch hin. A jeszcze na przykład taki jeden brat, którego teraz mam na myśli, to przynosi nie zawsze dobrą naukę. Und dann fragt mich nach 1. Johannes 3, ich will das nur mal zitieren, 16. I on mnie pyta o Ewangeliana 3,16. Da steht drin, dass wir bereit sein sollen, für den Bruder das Leben darzulegen. 1. Jana 3,16? Z 1. Jana 3,16 jest napisane, że mamy być gotowi oddać swoje życie za bracia. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt hast du so ihn vor Augen, mit dem kannst du überhaupt nicht. I sobie tak o nim pomyślisz i mówisz, no tego, za tego to bym nie oddał swojego. Der sitzt in den Zusammenkünften neben dir. On siedzi obok ciebie na zgromadzeniu. Być może jeszcze trochę nie pachnie. Co mówi Biblia? Powinieneś oddać za niego swoje życie. I ten miły przyjaciel, który mnie spytał, czy jesteś gotowy oddać za niego swoje życie? Wenn du jetzt vor Augen mal jemand hast, wo du so ein bisschen Not hast. Jeśli teraz masz przed oczami kogoś, z kim masz problem, to Pan cię pyta, bist du bereit für den oder für die das Leben darzulegen? Czy jesteś gotowy za tego lub za tamtego oddać swoje życie? Das ist Jüngerschaft. To jest właśnie uczniostwo. Wie viel weniger Probleme hätten wir als Christen? Jak wiele mniej problemów byśmy mieli jako chrześcijanie? Wie viel weniger Spaltung hätten wir als Christen? O jak wiele mniej byłoby rozłomów między nami chrześcijanami, gdybyśmy byli prawdziwymi uczniami. I myślę, że to jest właśnie słowo dla naszego czasu Laodicei, gdzie wszyscy są zobojętniani. Przypomnij sobie o Panu Jezusie. Er wusste, da ist ein Mann bei ihm, który wiedział, jest mężczyzna. Den wird er 3 Jahre lang dulden müssen. Przy nim i kroczył z nim mężczyzna, którego musiał cierpieć. A następnie zdradzi go. On nazywał się Judasz Iskariot. 3 razy pan... co by to? 3 lata pan go znosił. Dawał mu szansę. Seine Situation vor Gott zu erkennen. Aby rozpoznał swoją sytuację przed Bogiem. Niestety on tego nie uczynił. Und hier siehst du wieder das Beispiel, hier kann man das auch schon sehen. Teraz widzimy ten przykład z 1 Jana 3,16. Wir sind schuldig für den Bruder oder für die Schwester, że jesteśmy winni za brata i za siostrę od swoje własne życie. Was auch noch die lieben Nachfolger, die Schüler des Herrn kennzeichnet. Co charakteryzuje jeszcze prawdziwych uczniów Pana Jezusa? Und das ist nämlich, dass man ein ganz tiefen, unerschütterliches Beharren auf sein Wort hat. To jest całkowite, niezachwiane zaufanie na Jego Słowo. In vielen Kirchen heute der westlichen Welt besonders. W wielu chrześcijańskich kościołach zachodniego świata. Hat man alle moralischen Werte über Bord geworfen. Wydaje się, że wszystkie moralne wartości zostały wyrzucone na zewnątrz. Über Bord geworfen. Brüssel hat entschieden, es gibt kein männlich mehr. Brüssel, EU hat entschieden, es gibt kein männlich mehr, kein weiblich mehr. Unia Europejska w Brukseli stwierdziła, że nie ma mężczyzn i kobiet. Und in der Schule merken die Kinder, dass es bald keine Unterscheidung mehr gibt bei den Jungs- und Mädchentoiletten. I dzieci niedługo w szkole będą musiały też to przeżywać, że nie będzie toalet dla kobiet, dla mężczyzn. Sie haben längst schon entschieden, auch kirchlicherseits, dass man alles absegnet, zum Beispiel auch Ehen von Homosexuellen. Już dawno zostało stosowane, że wszystko będzie akceptowane, na przykład też małżeństwo homoseksualne. Weil das alles so Leute sind, wie du vielleicht oder ich, die erzählen, ja, das ist Sünde. Das, ja, und das ist ja Quark in deren Augen, was wir sagen. Być może ludzie tacy jak my mówimy, że to jest grzech, ale, ale oni twierdzą, że to jest bzdura.
So, da ist es gut, dass man so auch über die ganze Zeit der Kirchengeschichte immer wieder mal so Leute findet, wie den Herrn Zinzendorf, der ein herrliches Gedicht mal geschrieben hat zu dem Thema. Jednakże miło jest, przeglądając historię Kościoła, spotykać wciąż na nowo osoby, tak na przykład tutaj ten Zinzendorf, który napisał taką pieśń. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe den größten Reichtum für, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten. Worauf soll dein Glaube ruhen? Mir ist nicht zum tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Panie, Twoje słowo, szlachetny dar, ten skarb powinien pozostać, ponieważ wolę to wszystko przed ponad największym bogactwem. Jeśli Twoje słowo nie jest już ważne, na czym może oprzeć się wiara? Nie interesuje mnie tysiąc światów, ale Twoje słowo. To jest ważne, że słowo Boże muss also unser Begleiter werden morgens früh. Nasz Słowo Boże powinno być naszym codziennym towarzyszem. Już jak otworzymy oczy, powinniśmy dziękować Panu za nie i pytać się, co Pan ma się nam do powiedzenia. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną historię, ale wspomnijmy ją. Alles verlassen, ihm folgen. Wszystko pozostawić i go naśladować. Vater oder Mutter verlassen. Opuścić ojca i matkę. Manchmal kann das sogar sein die eigene Frau oder der eigene Mann. Czasami może nawet iść to tak daleko, że to będzie własna żona czy mąż. Und wenn wir was lesen in Lukas 14:23. Ale czytając Łukasza 14:33. Der nicht allem versagt, was hat, kann nicht mein Jünger sein. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Und dann frage ich dich. I pytam cię. Vielleicht erst mal ganz kurz 14:23 geht das eigentlich los. Oder 25. To już zaczyna się w wersecie 25. Chcę tego teraz to krótko powiedzieć. Jest ktoś, kto chce wybudować wieżę. I on musi usiąść i zastanowić się, czy mogę w ogóle zacząć z budową, czy mam wystarczająco środków na to. Sonst kann es den Menschen ergehen, dass die Leute sagen, hey, der hat angefangen zu bauen, guckt ihm alles im Hochhaus, nie fertig geworden. Ponieważ jeżeli by zaczął, a nie miał koniec, żeby to skończyć, ludzie mogliby się zacząć z niego naśmiewać. Albo jest też król, który ma 10 tysięcy żołnierzy. I on idzie na wojnę z większą liczbą. I on też musi się usiąść i się zastanowić. Ich muss mich doch hinsetzen, muss erstmal überlegen, Mensch. Wird das überhaupt was bringen, dass ich gegen so eine Übermacht trotzdem gewinne? Musi się zastanowić, czy on w ogóle ma szansę, żeby wygrać z tak wielką liczbą ludzi, żołnierzy. Und in diesem Zusammenhang sagt der Herr dieses Wort. I w połączeniu z tym Pan mówi te słowa. Und das ist einfach die ganz natürliche Frage, was traue ich diesem Herrn zu? I to jest naturalne pytanie, które się z tego wynika. Czy polegam na Panu? Was kann das bedeuten für dein Leben? Co może oznaczać to dla twojego życia? Vielleicht müsste sich da was ganz konkret ändern. Być może coś w twoim życiu musi się zmienić. Der Herr sind nicht eine Spezialklasse von Menschen, von Werken, also so ganz besonders Begabte. Nur die, Pan, die möchte er gerne haben. Pan nie szuka pewnej klasy ludzi, Jesus tylko nicht. Na przykład Jezus nie miał na myśli specjalnej grupy, klasy ludzi na przykład, tylko ci bardzo zdolni. Und er sagt auch nicht immer, ich möchte nur, dass du ein bisschen mitmachst, ja? Und Hauptsache, du hast guten Willen gezeigt. Pan też nie chce, żebyś, no może tylko troszkę mi służyć. Ważne, że pokazałeś inicjatywę. Jesus spricht auch nicht
von einem Teil meines Besitzes, was er gerne haben möchte. Pan też nie mówi o pewnej części naszego, naszego dobytu. Pan Teil meines Herzens. Nie chce części też naszego serca. Er meint, er verlässt alles, meint wirklich alles. Pan mówiąc wszystko, ma naprawdę na myśli wszystko. Sonst kannst du nicht ein Jünger sein. I w przeciwnym razie nie możesz być uczniem Chrystusa. Das ist derselbe, der gesagt hat mit diesen Schätzen, die nicht aufgelegt werden sollen, aufgehäuft werden sollen in dieser Erde. To też miał na myśli mówiąc o skarbach, które nie mamy gromadzić na ziemi. Wo Mord und Rost zerstören. Gdzie mól i rdza je zniszczą. Wo Diebe durchgraben und stehlen. I gdzie złodziej wykradnie. Und da müssen wir uns immer wieder klar machen, Mensch, will ich die Kosten, will ich die überschlagen? Das macht Lukas 14 deutlich. I teraz w tym rozdziale 14 Ewangelii Łukasza wyraźnie widzimy, że musimy podjąć decyzję, czy chcemy ponieść te koszta. Und das sind nicht eine ganz spezielle Kaste von Brüdern jetzt, die hier vorne sitzen. Ja, ich bin oh yes, I'm really ready. But this first part is always a little bit longer and the second part is smaller. Really, only three quarter of an hour. Also wir sind nicht wir müssen uns fragen, sind wir bereit, die Kosten zu tragen? A więc musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi, żeby ponieść koszta? Und wir mögen vielleicht jetzt als extrem hingestellt werden. Oh, der will es aber jetzt ganz genau machen. Teraz możemy poważ też taką skrajność i robić to tak dokładnie. Deshalb möchte ich ein Beispiel euch vorzeigen. Dlatego chcę wam dać do tego pewien przykład. Die Geschichte dazu erzähle ich euch nach der Pause. Historię tego opowiem wam po przerwie. Die Geschichte hat mich sehr berührt. Ta historia bardzo mnie poruszyła. Deshalb habe ich gedacht, ich erzähle, wir singen jetzt das Lied zusammen. I pomyślałam sobie, że teraz zaśpiewamy tą pieśń. Dann machen wir eine Pause. Zrobimy przerwę. Könnt ihr das lesen? Czy możecie to przeczytać? Verstanden, noch nicht so. Ich noch nicht so. Und zwar heißt es: I am decided to follow Jesus. Ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. To jest pieśń postanowiłem iść za Jezusem. Und bedenkt daran, wenn ihr singt, als ob ihr so wie der Matthäus seid. Der Herr sagt: Folge mir nach und ich folge ihm nach. Ciekawy jestem, czy będziecie tacy, jak był ewangelista Mateusz, któremu Pan powiedział na śladu mnie i on wstał i naśladował Pana. Aber ich möchte euch erstmal erzählen, ich habe immer so ein bisschen, nicht so gut von dem Lied gedacht. Ich kannte das schon jahrelang, Jahrzehnte lang. Znałem tą pieśń już wiele lat. Und ich hatte immer so ein bisschen da gedacht, Mensch, welche hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Ah, das ist theologisch nicht so ganz richtig. I myślałem sobie, ta pieśń nie ma takiego dobrego tekstu. Dann habe ich gehört, die Geschichte von dem Mann, der den Text geschrieben hat. A później usłyszałam historię mężczyzny, który napisał tą pieśń. Und das nehme ich 100 Mal zurück. I ta pieśń... Zaśpiewajmy tą pieśń. Nie wrócę.
za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nie wrócę już, nie wrócę już. Daj zabierz światę, a daj mi zbawcę. Daj zabierz światę, a daj mi zbawcę. Daj zabierz światę, a daj mi zbawcę. Nie wrócę już, nie wrócę już. Dziękuję bardzo. A jak powstała ta pieśń, jest zachwycająca. A ja to wiem mniej więcej od 3 tygodni. Warum hat der Herr seinen Jüngern erklärt, was es mit Jüngerschaft auf sich hat? Musimy sobie... Nie działa. Chcieli naprawić, a zepsuli. Wir wollen uns mal erinnern, warum hat der Herr eigentlich seinen Jüngern von so eine große Hemmschwelle vorgelegt? Musimy się teraz z nami, dlaczego Pan... Co? Co Pan powiedział uczniom na temat uczniostwa? Es ist ja wichtig, dass wir merken, wir brauchen Jesus als unseren Retter. Musimy zapamiętać sobie to, że potrzebujemy Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Sonst gehen wir ewig verloren. W przeciwnym razie pójdziemy na wieki na zatracenie. Aber Jesus möchte auch unser Herr sein. Ale Pan chce też być naszym... Also Jesus möchte unser Herr sein. Jezus chce być naszym Panem. Damit wir einfach merken, Mensch, welche Folgen das hat, mit ihm zu leben. Abyśmy mogli zauważyć, jakie ma to skutki życie z nim. Deshalb hat er seine Jünger unterrichtet, was passieren kann. Dlatego on też nauczał swoich uczniów, co może się wydarzyć. Und das ist eine Geschichte. I to jest historia. Und die fängt an in Die fängt an in Nordirland. Ona rozpoczęła się w północnej Irlandii. 1859. W roku 1800. 94. Ganz viele Menschen hören das Evangelium. Wiele ludzi słyszało Ewangelię. Hören, dass Jesus für sie gestorben ist. Słyszało, że Pan Jezus umarł za nich na krzyżu. Hören, dass er Sünden vergibt. Słyszeli, że on wybacza grzechy. Und dass man das wissen darf. I że można o tym wiedzieć. Und für ganz viele Menschen, tausende, aber tausende. I dla wielu ludzi, tysięcy. Verändert sich total das Leben. Życie całkowicie się zmieniło. Die Botschaft kommt nach Wales, innerhalb von kurzer Zeit überall in die ganze englischsprachige Welt. Ewangelia dotarła do całego obszaru anglojęzycznego. Unter anderem nach Wales. Między innymi na, do Wales. Und da sind Leute, die sagen, hey, das müssen wir nach Indien bringen. Indien waren englische Soldaten. I oni powiedzieli, ci ludzie sami powiedzieli, tą nowinę musimy zanieść aż do Indii. Und dann fahren Leute nach Indien, nach Assam. I ludzie stamtąd popłynęli do Indii, do Assam. Kennt jemand Assam? Czy ktoś z was zna tą miejscowość? Spätestens, wenn du mal wieder schwarzen Tee trinkst, dann denke daran, wenn du Assam trinkst. Najpóźniej wtedy, kiedy pijesz czarną herbatę, to pomyśl o tym kraju, o tej miejscowości. Und ein Mann mit seiner Familie kommt zum Glauben an den Herrn Jesus. W tej miejscowości pewien człowiek ze swoją rodziną przyszedł do wiary. What is the name of English in the song? I have decided to follow Jesus in Hindi. Schreibt er nieder. Es gibt in many languages, also Arabic and international, this song. Napisał tę pieśń, postanowiłem za Jezusem w języku hinduskim. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Postanowiłem iść za Jezusem. Jest der einzige in der ganzen Dorfgemeinschaft. On był jedynym w całej wsi. Und dann kommt der Dorfälteste. I przyszedł do niego starszy wioski. Der zugleich Richter ist. Który był jednocześnie sędzią. Und dann wird er festgesetzt.
I on stwierdził. Da wird ein Verfahren auf dem Dorfplatz arrangiert. Verfahren, was ist das? Ein Gerichtsverfahren. Ein Gerichtsverfahren. I tam miał odbyć się proces sądowy. Und dann sagt er, bist du bereit, das zu widerrufen? I on powiedział, czy jesteś w stanie temu zaprzeczyć? Und dann sagt er, nein. On powiedział, nie. Das kann ich nie machen. Nie zrobię tego. Ich möchte meinem Herrn folgen. Chcę naśladować Pana. Auch wenn deine beiden Kinder jetzt wir töten. Nawet jeśli teraz zabijemy dwoje twoich dzieci. Und dann sagt er, die erste Strophe singt er laut. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. On wtedy głośno zaśpiewał pierwszą zwrotkę tej pieśni. Postanowiłem iść za Jezusem. Die Verhandlung geht weiter. Proces odbywał się dalej. Und dann hat man ihn gefragt, bist du bereit zu widerrufen? I oni znowu się go zapytali, czy jesteś w stanie zaprzeczyć. Du setzt sogar das Leben deiner beiden Kinder aufs Spiel. Ty postawiłeś życie swoich dzieci. Chodzi teraz o życie twoich dzieci. Und dann nehmen wir dir deine Frau, wenn du dich freust. A jeżeli ty nie zaprzeczysz, to zabierzemy ci również twoją żonę. Bist du jetzt vernünftig. Może teraz zmądrzejesz. Wenn niemand mit mir geht. Jeśli nawet ze mną nikt nie będzie szedł. Ich will doch folgen. Ja będę naśladował Pana. No turning back. Nie zawrócę. Nie ma drogi z powrotem. Und dann sagt er, hör mal, Mann, merkst du immer noch nichts, worum es hier geht? Wir nehmen dir das Leben jetzt. I oni wtedy powiedzieli, skoro jesteś takim, to teraz twoje życie też zabierzemy. Und dann zitiert er laut oder singt es laut, das Kreuz ist vor mir, the world, the cross before me, the world behind me. I on wtedy głośno zaśpiewał, że krzyż jest przede mną, a świat za mną. No turning back. Nie zawrócę. No turning back. Nie zawrócę. Und auf diesem Augenblick bekommt dieses Wort niemals zurück. Eine ganz andere Bedeutung. I w tym momencie te słowa nabrały całkowicie odmiennego znaczenia. Der Mann, der ihn verurteilt. Mężczyzna, który go osądzał. Kommt wenige Jahre später zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Sam kilka lat później nawrócił się. Dieses Vorbild dieses Bruders hat ihn so beeindruckt. Świadectwo tego brata tak go poruszyło. Das hat ihn nie mehr losgelassen. Że nie mógł zapomnieć tej historii. Sein ganzes Leben neu wurde. Że jego życie całkiem się zmieniło. In der ganzen Region Assam haben sich viele, viele Menschen bekehrt zum Glauben an Jesus Christus. W całym regionie Assam nawróciło się bardzo dużo ludzi. Nur weil einer festgehalten hat, gesagt, ich kann nicht zurückkehren. Tylko dlatego, że jeden powiedział, że nie zawróci. Manchmal sind wir aber nicht so. Oder besser gesagt, wir sind oft nicht so. Ich jedenfalls nicht. Niestety, często my nie postępujemy w ten sposób. Herr, sagen wir manchmal, so wie Lukas 8, Vers 19. Tak jak jest to w Łukasza. Ich will dir folgen, wenn das und das ist. 6:19 często stawiamy Panu warunki. Będę cię naśladował, jeśli to i tamto. Wir wollen dir bestimmte Dinge vorschreiben. Chcemy Panu postawić pewne warunki. Bevor wir dir folgen. Zanim będziemy cię naśladować. Dem Herrn Jesus zu folgen. Naśladowanie Pana Jezusa. Heißt eigentlich gleich direkte Gehorsam. Oznacza bezpośrednie posłuszeństwo. Ale mu Jezus rzekł, to powiem, ale mu Jezus rzekł, pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłych swoich. Harte Worte, die der Herr spricht. Znowu ciężkie słowa, które wypowiada Pan. Aber mit unser Herz, mit unser Leben. Ale On pragnie naszych serc, naszego całego życia. Und er will uns nicht traurig machen. I On nie chce nas zasmucać. Sondern wirklich. Ale chce uczynić nas szczęśliwymi. Der eine reiche junge Mann, der da kam zu dem Herrn Jesus. Pewien bogaty człowiek, który przyszedł do Pana Jezusa. Der sagt, er will dir folgen, Herr. Powiedział do niego, chcę cię naśladować, Panie. Und dem Herrn gibt ihm die Antwort, die Füchse haben Höhlen, Höhlen des Himmels Nester. I Pan do niego powiedział, że lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda. Der Sohn des Menschen hat gar nichts. Ale Syn Człowieczy nie ma nic. Das heißt Nachfolger.
To czasami oznacza właśnie naśladownictwo. Ten młody mężczyzna przyszedł do Pana Jezusa. Und dann hat ihm auch vorgestellt, ich will das mal kurz vorlesen, Markus 11. Przeczytamy to, to jest Marka 11. Dann sagt der Jesus, hör mal, die Gebote kennst du? Pan do niego powiedział, słuchaj, ty znasz przykazania. To jest 10:17. On tutaj cytuje wszystkie przykazania, które odnoszą się do ludzi innych. A Pan do niego powiedział, jednego ci brak. Ich sag mal, mein Wort nach menschlichem Maßstab magst du von den Menschen vielleicht wirklich als ein wirklich treuer Nachfolger gelten. Powiem to teraz moimi słowami. On, Pan powiedział do niego, być może przed innymi ludźmi wygląda na to, że bardzo gorliwie mnie naśladujesz. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Ale idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz. Gib es den Armen. Daj ubogim. Du wirst einen Schatz im Himmel haben. A będziesz miał skarb w niebie. Und komm, folge mir nach. I wtedy przyjdź i naśladuj mnie. Und er geht diesen Handel nicht ein. A on nie poszedł za tym, nie usłuchał. Er hatte viele Güter. Ponieważ miał wiele dobra. Sein Herz hing an anderen Dingen. Jego serce było z nimi związane. Chrystus hatte nicht den ersten Platz. I Chrystus w jego życiu nie miał pierwszego miejsca. Wenn ich Vorbehalte habe in der Nachfolge. Jeśli mam coś przeciwne, co szkodzi temu naśladownictwu. Andere Dinge kommen in meinem Leben rein. Przychodzą inne rzeczy do naszego życia. Ob das nicht freut. To zabierają one nam radość. Der Mann hier, der Geschichte von Markus 11, erzählt. Ten mężczyzna z Ewangelii Marka 10. Der ging traurig weg. On smutny odszedł. Ja, das sind die Güter. Ponieważ miał wiele dobra. Er wollte den Preis der Nachfolge nicht auf sich nehmen. On nie chciał ponieść ceny tego naśladownictwa. Manchmal sehen wir Christen auch traurig. Być może czasem my, chrześcijanie, też wyglądamy, że jesteśmy smutni. Das mag verschiedene Gründe haben. Może to mieć wiele powodów. Aber haben wir wirklich Bereitschaft, ihm ganz zu folgen? Ale czy jesteśmy gotowi całkowicie kroczyć za Panem, go naśladować? Wir überschlagen die Kosten. My musimy przeliczyć koszty. Kommen in Konfliktsituationen. Bo czasami pojawiają się sytuacje konfliktowe. Und dann zerbrechen wir dabei. I wtedy rezygnujemy. Wir schauen zurück. Patrzymy wstecz. Vielleicht erwarten, oh Mann, das war früher ohne Gott, manchmal vielleicht gar nicht so schlecht. Patrzymy na rzeczy, które robiliśmy bez Pana. Haben vielleicht das falsche Pferd gesetzt. Czasami żeśmy podjęli tą decyzję. Der Herr hat gleich zu Beginn seines etwas. Pan już na początku coś swoim uczniom przekazał. Dass wir leiden haben werden. Że będą musieli cierpieć. Dass die Leute nicht immer verstehen werden. Nachfolge Jesus. Że ludzie nie zawsze będą ich rozumieli, że oni naśladują Pana. Und vielleicht in der Zeit schon der Apostel. Już za czasów apostołów. Gab es die erste Verfolgung. Pojawiły się pierwsze prześladowania. Der Herr hatte seinen Jüngern eigentlich einen Auftrag gegeben, hat gesagt, ihr sollt das Wort Gottes hinaustragen in die Welt. Pan dał polecenie swoim uczniom, żeby głosili Ewangelię po całym świecie. Das kannst du sehr schön nachlesen in der Apostelgeschichte. Możecie o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich. Aber sie bleiben in Jerusalem. Ale oni pozostali w Jerozolimie. Manchmal gebraucht Gott dann irgendwelche Dinge wie diese Verfolgung in Jerusalem. Czasami Pan wykorzystuje zewnętrzne okoliczności, w tym przypadku to było to prześladowanie. Und sie gehen hinaus. Aby oni wyszli z tego, z tej Jerozolimy. Über Judea,
Galilea bis an das Ende der Erde, das Wort sagt, Samaria bis an das Ende der Erde. I oni poprzez Judeę, Galileę, Samarię poszli aż po końce ziemi. Diesmal Johannes 15. Nie, nicht du. Immer ein anderes Mal. Johannes 15. Niech ktoś przeczyta Ewangelię Jana 15:20. Proszę, ganz dahinten mal. Ktoś z tyłu. Pomnijcie sobie, co wam niedawno powiedziałem. Sługa nie jest ważniejszy od swego Pana. Skoro mnie prześladowali i was będą prześladować. A jeśli słuchali moich słów i waszych, to słuchają. Wenn dir das jemand sagt, dass du trotzdem folgen. Jeśli ktoś by do was takie słowa powiedział, to czy byście za tym... Wenn niemand mit mir geht. Jeśli ktoś idzie za mną. Ich will trotzdem folgen. Ja mimo to chcę naśladować. Selbst bei den Christen nach biblischer Zeit. Nawet po w czasach chrześcijan już nie okresu biblijnym. Etwas über 100 gibt es einen sehr interessanten Brief von einem Mann, der heißt Plinius, der schreibt an Cäsar Trajan. Jest taki list od Pliniusa, który pisał to do Cezara, ktoś to przeczyta. Proszę. Proszę, ktoś może przeczytać to? Mikrofon jest tam. W międzyczasie miałem do czynienia z tymi, którzy zostali nazwani chrześcijanami w następujący sposób. Zapytałem ich, czy są chrześcijanami. Jeśli tak, zadałem im to samo pytanie po raz drugi i trzeci w agonii. Jeśli nalegają w spowiedzi, nakazałem im, aby to wykonali. Der hat offensichtlich diese Christen so behauptet, das sind Leute, die glauben an wahnsinnige Dinge. Ci ludzie twierdzili, że wierzą w nadzwyczajne rzeczy. Die mussten eventuell dann, wenn sie am Leben bleiben wollten, die Götter anrufen, der Römer. Oni, jeśli chcieli pozostać przy życiu, musieli wołać do swoich bogów. Und sich vor dem Bild von Cäsar verneigen. I musieli pokłonić się przed obrazem Cezara. Kommt uns sehr bekannt vor. Czy to jest dla was znana sytuacja? Alte Testament. Stary Testament. Wo? Tak. Daniel. Księga Daniela. Nic nowego unter der Sonne. Nic nowego. Und so geht es immer übrigens auch heute noch. I to dziś tak się dzieje. Nordkorea. Północnej Korei. Derzeitige Machthaber hat den Gott in den Schlafes. Den wir als Gott verehrt werden. Noch einmal. Dieser derzeitige Machthaber hat den Gott in ten władca ówczesny, który tam panuje, ma właśnie taki status. Uważa się za Boga. Und da gibt's eine Gruppe, die diesem Mann riesige Probleme bereitet. Jest pewna grupa ludzi, którzy sprawiają temu mężczyźnie wielki problem. Ich habe eine Dokumentation gesehen im Internet. Widziałem dokumentację w internecie. Und da war etwas ganz Wichtiges verboten in dieses Land einzuführen. I było coś bardzo zakazanego, co miało być wprowadzone do tego kraju. What? Was? Co to było? Christenheit? Tak, aber in einer ganz bestimmten Tylko Form. W konkretnej formie. Das ist interessant. To jest interesujące. Biblia jest tam zabroniona. Weil diese Bibel den Leuten eigentlich nicht die Ehre gibt, die sie gerne haben wollen. Ponieważ Biblia nie daje im tej chwały, którą oni by chcieli posiadać. Diese Ehre gebührt nur einem. Ta chwała należy się tylko jednemu. Der wirklich Gott ist. Temu, który jest prawdziwie Bogiem. Gibt einen sehr schönen Sticker, gab es früher auf dem Auto. Ein Sticker auf dem Auto. Ein Aufkleber. Jest taki, taka naklejka, na którą się przykleja na auto. Viele Menschen wollten Götter sein. Wielu ludzi chce być bożkami. Hitler.
na przykład Hitler, Stalin i tak dalej, i tak dalej. Aby było ein Gott, wollte Mensch sein. Ale tylko jeden Bóg chciał być człowiekiem. Der Herr stellt also seine Jünger die Konsequenzen der Jünger vor, das heißt ihn selbst aufnehmen. Pan przedstawia uczniom powód konsekwencje naśladownictwa, jakie przynosi. Und das ist interessant, was Lukas sagt dazu. I to jest interesujące, co Łukasz na ten temat mówi. Ktoś może przeczyta, Łukasz 9:24. Pierwszy, kto znajdzie, niech przeczyta. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Wir wollen gerne unser Leben gewinnen, denn es verlieren. Tutaj jest ten paradoks pokazany. My chcemy zachować nasze życie, a utracamy je. Wenn wir es verlieren, dann es gewinnen. A jeśli je utracimy, to je zyskamy. Es gibt viele Paradoxe im Leben. W Słowie Bożym istnieje wiele paradoksów. Kleiner Tipp mal, die Spielestudie darüber. Możecie sobie tak pod tym kątem przestudiować Słowo Boże. Christus wurde erreichbar. Pan, który był bogaty, stał się ze względu na nas ubogi. Aby nas, ubogich, ubogacić. Chcesz pozyskać swoje życie? Musisz je utracić. Aby je zachować. Viele von seinen Jüngern gingen weg, als sie das hörten, die Konsequenzen der Nachfolge des Herrn. Wielu uczniów Pana Jezusa, kiedy usłyszeli sein Fleisch essen, sein Blut trinken, mit ihm allein beschäftigt zu sein, als Zentrum des Lebens. Te konsekwencje odeszły od Pana Jezusa. Er sprach sehr ernst zu seinen Jüngern. Bo Pan poważnie mówił do swoich uczniów. Aber Petrus ging nicht weg. Ale Piotr nie odszedł. Warum wohl? Dlaczego? Kennt jemand die Geschichte? Ktoś zna z was tą historię? Ja, wir wollen nicht weggehen. Panie, nie chcemy odejść. Du hast Worte ewigen Lebens. Ty masz słowa żywota wiecznego. Und wir haben erkannt und geglaubt. A myśmy poznali i uwierzyli. Dass du der wahrhaftige Gott bist. Że ty jesteś prawdziwym Bogiem. No, das habe ich schon durch, merkt ihr? Wir werden jetzt immer schneller fertig. Also wir haben eben schon kurz skizziert, Mateusz, der sein eigenes Evangelium schreibt. Już żeśmy to widzieli, że Mateusz, który napisał własną Ewangelię, beschreibt sich dort, wie er dann den Herrn findet. On opisuje siebie samego, jak poznał Pana. Und wie er angezogen wird von dieser Person. Jak on został pociągnięty tą osobą. Und ihn nachfolgt. I on zaczął naśladować. Wir haben gesehen, Philippus, Andreas, Johannes, Jakobus, die ähnlich, alles Leute waren irgendwo im Leben beschäftigt. Widzimy podobnie Andrzeja, Piotra, Filipa, którzy też byli zajęci swoim życiem. Kommen mit diesem Herrn in Verbindung. Ale kiedy spotkali po raz pierwszy Pana, hören seine Botschaft, usłyszeli Jego nowinę, hören die Worte ewigen Lebens, usłyszeli słowa życia wiecznego, lassen alles, was sie binden, fallen, zostawili wszystko, co ich wiązało, und folgen ihm nach. I zaczęli Go naśladować. Und das ist immer wichtig, eigentlich die Nachfolge, die Aufforderung zu ein, die Aufforderung zur Nachfolge ist eigentlich ganz einfach. Die Aufforderung zur Nachfolge ganz einfach. To przywołanie do naśladownictwa jest bardzo proste. Gib das auf, was dich bindet. Zostaw to, co cię wiąże z tą ziemią. Bedenke wieder an diesen einen jungen Mann. Pomyślmy znowu o tym młodym człowieku, der aufrichtig mit dem Herrn redet, Markus 10, który bardzo szczerze rozmawiał z Panem w Ewangelii Marka 10, dem das Wort Gottes schon ernst war, dla którego Słowo Boże było, które Słowo Boże brał na poważnie. Und von dem der Herr, wo steht, der Herr sagt, der Jesus liebte ihn. I jest on napisane, że Pan go miłował. Aber die letzten Konsequenzen hat er gescheut. A jednak zawahał się przed poniesieniem tej ostatniej konsekwencji. Jemand hat mal sehr schön geschrieben.
Ktoś napisał kiedyś bardzo ładnie. Der Mann, der alles aufgibt, oder die Frau, die alles aufgibt, um Christus nachzufolgen. Że kobieta lub mężczyzna, którzy wszystko oddaje, żeby iść za Panem. Ist kein einfach ein armer, simpler, armer, bedauernswerter Typ. Jest kein bedauernswerter Typ. Nie jest człowiekiem godnym pożałowania. Der vielleicht erwartet von seinen Mitchristen unterstützt zu werden. Który może oczekuje, żeby był wspierany przez innych współwierzących. Natürlich nicht. Oczywiście nie. Er weiß, sein Herr ist da. Ponieważ on wie, że jego Pan jest. Der sparsam und arbeitet für seine Familie. On nochmal? Er ist sparsam, arbeitet für seine Familie und für die Bedürfnisse. On jest oszczędny i pracuje dla swojej rodziny i na jej potrzeby. Dabei möchte er das Werk Gottes unterstützen. Poza tym chce wspierać dzieło Pana. Der schaut voraus, anstatt auf Reichtum von der Erde sucht er Schätze im Himmel. I on zamiast szukać skarbów na tej ziemi, szuka skarbów w niebie. Er vertraut Gott in seiner Zukunft. On ufa Panu w ufności pokłada swoją przyszłość Panu. Und möchte in allen Dingen zuerst das Reich Gottes suchen und die Gerechtigkeit Gottes. A jego priorytetem jest zbieranie skarbów dla wieczności. Jemand hat mal gesagt, wie können wir Geld horten in extra Fonds, in Kapitalfonds. I können wir Geld sparen? I ktoś kiedyś zapytał, jak możemy oszczędzać pieniądze? Was für die Rettung von Seelen verwendet werden könnte. Aby mogło być wykorzystane na zbawienie dusz. Zum Beispiel, wenn du deine Berufswahl suchst. Nawet jeśli wybierasz albo stoisz przed wyborem zawodu. Da kommt ein junger Mann. Przychodzi pewien młody człowiek. Da kommt zu einer großen Factory, großen Firma, Fabrik. On przychodzi do pewnej wielkiej fabryki. Und dann kriegt der Mann, hat den jungen Mann bei der Besprechung, merkt er gleich, sehr intelligenter junger Mann, sehr zuverlässig, also tolle Papiere. I on przedstawia swoje papiery, jest człowiekiem niezawodnym, bardzo inteligentnym. Und dann hat er gesagt, junger Mann, ich nehme dir. Bei uns gibt es richtig 5.000, 6.000 Euro monatlich, mindestens. Ja, zostaje przyjęty, oni do niego mówią, bierzemy Ciebie, zarobisz u nas 5.000, 6.000. Dafür erwarten wir unsere Firma immer zuerst. Ale w zamian oczekujemy firma na pierwszym miejscu zawsze. Dann kannst du bei uns super Karriere machen. A u nas robisz świetną karierę. Sagt der Mann. A ten człowiek mówi, przykro mi. Bei mir zuerst ist mein Herr Jesus Christus. U mnie na pierwszym miejscu jest Pan Jezus Chrystus. Ja, verstanden? Quartus, tertius, secundus und primus ist Christus. Widzieliśmy kwartusza, tercjusza, sekundusa, a primus? Quartus. Der erste? Primusem jest, czyli pierwszym jest Pan Jezus. On sagt, ja, und zweitens, das in meinem Leben, wenn Gott die Frau, der hatte eine Frau schon. A po drugie mówi, a po drugie, na drugim miejscu stoi moja żona i moje dzieci, moja rodzina, a dopiero na trzecim miejscu może być pańska firma. I wtedy będę tutaj przychodził z ochotnym sercem. Ten młody mężczyzna otrzymał inną pracę. I mógł faktycznie robić to z wielkim sercem. Hudson Taylor von ihm wird gesagt. Hudson Taylor powiedział. Hudson Taylor war ein Missionar, der ging nach China. Był misjonarzem w Chinach. Da war keine Menschenseele irgendwo von einem anderen Land. I tam w tych Chinach nie miał nikogo ze swojego kraju. Und dann hat er gesagt, Leute, in den Sachen mit Gott. Vertrauen, hat er mal gesagt, bezüglich Geld. I on kiedyś odnośnie pieniędzy powiedział takie słowa. Dass er genossen hat, den Luxus von wenig zu haben, dass er sorgen musste. Że on korzystał z luksusu posiadania noch einmal langsam. Also dass er enjoyed the luxury of having few things to care for. Also, dass er genossen hat den Luxus des posiadania niewielu rzeczy, które trzeba się troszczyć. On korzystał z luksusu posiadania niewielu rzeczy, o które musiał się troszczyć.
Und wenn man bedenkt, dass das ein Mann war, der hat sich nämlich der hat so eine Prüfung sozusagen vor Gott gestanden. Er hat gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich in ein fremdes Land gehe. On zdał egzamin przed Bogiem, kiedy Bóg mu powiedział, że ma iść do obcego kraju. Dann musst du mir auch helfen, auch in den ganzen Sachen mit Geld. To powiedział do Boga, jeśli ty mnie wysyłasz do obcego kraju, to musisz mi pomóc też w sprawie pieniędzy. Und jetzt hatte noch Geld und ist unterwegs missionarisch in London. I on, posiadając pieniądze... in London. Missionarisch unterwegs. Był na misji w Londynie. Kommt eine Familie. Przyszła do niego rodzina pewna. Papa, mama, papa keine Arbeit. Tata nie miał pieniędzy, nie miał pracy. Die mama geht's ganz schlecht. Mama była chora. Braucht dringend Medizin. Potrzebowała lekarstwa. Man hatte von ihm gehört, möchte Gott dienen. A oni słyszeli od innych, że on chce Bogu służyć. Eingeladen, er soll kommen mit ihnen beten. I zaprosili go, aby się z nimi pomodlił. Der kommt in die Wohnung. On przyszedł do ich mieszkania. Er sieht das Elend dieser Leute. Zobaczył biedę tych ludzi. Er weiß, dass sie riesige Not haben. Wiedział, że byli w strasznej biedzie. In seiner Tasche klingelt das Geld für seine Miete, die er bezahlen muss. Es ist der Monatsende. A w jego kieszeni brzęczały pieniądze, które miał na czynsz swojego mieszkania, ponieważ zbliżał się koniec miesiąca. Und dann sagt er den Leuten, was bitte vertraut auf Gott, er wird für euch sorgen. I on powiedział do tych ludzi, zaufajcie Bogu, on się wami o was zatroszczy. Und bei ihm in der Tasche klingelt das Geld für die Not der Menschen. I a w jego kieszeni brzęczały pieniądze, wzywając o pomoc dla tych ludzi. Und in ihm schreit eine Stimme, du Heuchler. I on w jego wnętrzu pojawił się głos, ty obłudniku. Wie kannst du denn den Leuten sagen, vertraue auf Gott, wenn du das Geld hast, wo denen geholfen werden könnte? I taki głos mu powiedział, jak możesz być takim obłudnikiem, mówiąc do tych ludzi, Bóg się o was zatroszczy, kiedy sam posiadasz pieniądze, które mogłyby im pomóc. Dann stotterte ein Gebet für sie. Więc on złożył ręce do modlitwy za nimi. Aber die Stimme geht nicht weg. Ale ten głos z jego wnętrza nie mijał. Und erinnert sich, er hat Gott gebeten in den Fragen mit Geld, dass er ihm vertrauen soll. I on sobie przypomniał o tym, że modlił się do Boga, żeby Bóg mu pomagał w sprawie z pieniędzy. Dann nimmt er sein Geld aus der Tasche, was für die Miete war. An dem Tag sollte Miete bezahlt werden. I on wyciągnął te pieniądze z kieszeni, pomimo że w ten dzień miał zapłacić za czynsz. Und sagt so leise im Gebet, Herr, jetzt musst du mir helfen. I powiedział cicho w modlitwie do Pana, Panie, teraz Ty możesz pomóc. Dann gibt er der Familie das Geld. Dał tej rodzinie pieniądze. Und die können sich Medizin kaufen. I oni mogli za te pieniądze kupić sobie lekarstwa. Die sind super happy. Oni byli bardzo szczęśliwi. Er kommt nach Hause. On przyszedł do domu. Um 10 Uhr, es ist abends, um 10 Uhr abends spät soll die Miete übergeben werden an den Landlord, also an die Vermieter. On wieczorem miał być przekazane dalej pieniądze temu... Sein Chef hat ihm noch nicht sein Gehalt bezahlt. Jego szef jeszcze mu nie dał wypłaty. Und er ist schon längst von der Arbeit weg. A on już dawno zakończył pracę. Herr, wie soll ich das bezahlen? I on powiedział, Panie, jak mam to zapłacić? Es wird kurz vor 10. Już zbliżała się 10. Um 10 Uhr muss er bei seiner Vermieterin sein. O 10 najpóźniej miał dostarczyć pieniądze. Er war immer zuverlässig. On był zawsze niezawodny. Um 5 vor 10 klopft an der Tür. Za 5:10 puka ktoś do drzwi. Sein Chef ist gerade in der Nähe. Właśnie jego szef był w pobliżu. Mir fiel ein, ich hab dir gar nicht Geld gegeben für diesen Monat. Właśnie sobie przypomniałem, mówi do niego, że ci nie zapłaciłem za ten miesiąc. Ich habe das hier zusammengestellt hier in dem Kurier, bitte schön. Tutaj twoje pieniądze, twoja zapłata, proszę bardzo. Der Mann geht wieder raus und der Hudson hat Grund, Gott zu danken. Ten jego szef wyszedł z mieszkania, a Hudson miał znowu powód, żeby dziękować Bogu za to. Weil Gott gebetet hat. Ponieważ Bóg wysłuchuje modlitw. Und dann ist er kurz vor 10 bei der Frau oben. I krótko przed 10 mógł jeszcze dostarczyć pieniądze za und kann ihm mieszkanie. Alles geben. Bóg und ganze Miete, Gott auf jeden Fall. Cały czynsz mógł zapłacić.
You can go to Możemy Bogu ufać w każdej jednej sprawie. Und dürfen uns immer bewusst sein, es sollte nicht irgendwas sein, was mich hindert dabei. I chcemy być zawsze tylko świadomi, żeby nie było nic, co może temu przeszkodzić. Znacie jeszcze? Einmal schon eingeschlafen? Czy już niektórzy z was zasnęli, czy jeszcze jesteście w stanie? Troszkę posłuchajcie. Sind wir eigentlich dumm, wenn wir so leben? Czy jesteśmy głupcami, jeśli będziemy tak żyć? Und das möchte ich einfach mal euch zitieren, was Jim Elliot sagte. Jim Elliot war einer von 5 jungen Missionaren. Chcę wam zacytować to, co kiedyś powiedział Jim Elliot, jeden z 5 misjonarzy. Die haben ihr Leben verloren. Oni stracili swoje życie, weil sie diesem Herrn vertraut haben. Ponieważ ufali swojemu Panu. Sie hörten von einem Volksstamm. Oni słyszeli o pewnym plemieniu. In Ecuador. W Ekwadorze. Und dann haben sie gesagt, wer geht dahin und erzählt ihnen von dem Herrn Jesus? I pomyśleli sobie, kto z ludzi pójdzie do nich i opowie im o Panu Jezusie. I oni sami poszli. 5 rodzin młodych. I on napisał w swoim pamiętniku. On nie jest głupcem, który daje to, czego nie może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie może stracić. Was habe ich denn aufzugeben, was ich sowieso nicht behalten kann? Was habe ich denn aufzugeben, was mir auch gar nicht gehört? Co mogę dać, co tak naprawdę wcale do mnie nie należy? Wir sind doch alle nur Bettler vor Gott. Jesteśmy wszyscy żebrakami przed Bogiem. David hat einmal in 1. Chronik 29, Vers 15 ein sehr interessantes Wort gesagt. David w pierwszej kronik napisał ciekawe słowa. David hat Karriere gemacht. David zrobił wielką karierę. Der wurde König. On stał się królem. Der hatte viele Frauen. Miał wiele żon. Was sicher auch nicht so ganz gut war, was er da gemacht. Co oczywiście nie było wszystko dobre, co on robił. Aber er hat gesagt, Gott, von dir kommt doch alles. Ale on powiedział takie słowa, od ciebie, Panie, pochodzi wszystko. Und mit meinen Worten jetzt, was ich dir gebe, ist doch von dir. I teraz mówiąc o moimi słowami, to, co ci daję, pochodzi od ciebie. Meine Fähigkeit. Moje zdolności. Mein Intellekt. Mój rozum. Mein Geld. Moje pieniądze. Mein Auto. Moje auto. Ist das für mich? Czy to jest dla mnie? Oder für den Herrn? Albo dla Pana. Was benutze ich eigentlich alles? Do czego używam tego, co posiadam? Das ist ganz klar, ich bin nur Verwalter. Dla Dawida było to jasne, że on tylko tym zarządza. Und es gibt auch etwas, und das finde ich so herrlich in der Jüngerschaft. Uważam, że to jest coś pięknego, co jest w uczniostwie teraz to, co... Wir haben das schon mal gehabt bei Lukas. Wer irgendwie sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es verlieren meinen will, wird es finden. Czytaliśmy już w Łukasza, że kto chce zachować swoją duszę, utraci ją, a kto straci duszę dla Pana, znajdzie ją. Wir haben einen Gott, der uns reichlich beschenkt, mehr als wir uns vorstellen können. Mamy bogatego Ojca, który nas obdarował więcej niż na to zasłużyliśmy. Ich lese das mal vor, ihr müsst das nicht alles nachlesen. Also wer irgend sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer irgend sein Leben verliert und meinen will, wird es finden. Wer sein Leben verliert, John 12, 25. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es im ewigen Leben bewahren. Alle Evangelisten schreiben davon. Ten werset z Ewangeliana 12:25. Das heißt, es muss offensichtlich. Kto miłuje życie swoje utraci, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Wielu ewangelistów mówiło na ten temat. Alle sprechen vom gleichen. Wszyscy mówią o tym samym. Also muss es eine Wichtigkeit sein. Musi więc być to bardzo ważne. Dass der Herr seine Leute belohnt. Że Pan nagradza swoich uczniów. Ich muss mal fragen, ein bisschen aufgepasst. Wer hat aufgepasst? Teraz zobaczymy, kto z was uważał. Erste Frage. Pierwsze pytanie. Frau Jesus, kannst du mal fragen? Prawdziwe chrześcijaństwo to całkowite oddanie się Panu Jezusowi Chrystusowi. Tak? O nie. Tak. Brawo. Next. Następne. Mamy prawo cieszyć się tym, co życie ma do zaoferowania tu i teraz.
Tak? O nie. Nie. Loud? No. I am a very old man now. I cannot hear your answer. I cannot hear, nie? Tak, tak. Tak, tak. Tak, no bitte Party machen und wenn ich 90 bin, schnell bekehren. A teraz szybko zrobimy imprezę, jedna za drugą, a jak będę miał 50 lat, to się wtedy nawrócę. Tak? Haben gelernt, ja? Das kann nicht sein. Tak nie może być. Ich habe das hier erzählt gestern im Auto. Wczoraj opowiadałam o tym w aucie. Ich will mal Evangelisation machen. Kiedy robimy ewangelizację. Das hört man manchmal von Menschen, die da waren. Słyszy się czasem od ludzi, którzy na niej byli. Dass die das Ende der Woche nicht mehr erlebt haben. Że oni nie przeżyli następnego weekendu. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt, nicht mal zweimal, sondern dreimal. Nie przeżyłem tego raz czy dwa, tylko już trzy razy. Wir sind nicht Herr über unser Leben. Nie jesteśmy panami naszego życia. Aber wir kennen einen Herrn, der unser Leben so, dem unser Leben so kostbar ist. Ale znamy Pana, który jest dla naszego życia tak drogocenny. Also, er gab alles für uns. Gdyż On podarował wszystko za nas. Jemand hat einmal gesagt, komm mal, dann ist es doch die Notwendigkeit eigentlich, dass wir ihm alles auch wieder geben. To jest koniecznością, abyśmy oddali wszystko, co posiadamy. Die letzte Frage. Następne pytanie. Tylko bezwarunkowa rezygnacja z samego siebie może być właściwą odpowiedzią na jego ofiarę na Golgocie. Tak? O nie. Tak. 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 Dziękuję. Also war nicht umsonst. So, remember, there is a bridge in France, sur le pont d'Avignon. We Francji jest taki most, sur le pont d'Avignon. Czy coś takiego? Tak? Diese Brücke hat den komischen Sachen, die Brücke hört mitten in den Strom auf, in dem Fluss. Nochmal? Den Most? Yes. Ten most się, ten most się nagle kończy. On jest w połowie rzeki i ma swój koniec. Gdyby nasze życie z Chrystusem tak wyglądało, że w środku się kończy i koniec, to byłoby straszne. Eine halbe Brücke habe ich mir mal hingeschrieben, hier ist ein ganzer Unsinn. Połowa mostu to jest cały nonsens. Und einer der Kirchenväter hat mal gesagt, wahre Freiheit ist Gebundenheit an den Willen Gottes. Jeden z chrześcijańskich z ojców Kościoła powiedział, prawdziwa Gebundenheit an den Willen Gottes. Prawdziwa wolność to jest całkowite oddanie się woli Ojca. Ich habe mein Leben dem anvertraut. Oddałem życie temu, powierzyłem życie temu, który oddał własne życie za mnie. Jetzt wollte ich noch mit euch kurz zum Ende über Fragen Giganten Gottes sprechen. Na koniec chciałbym z wami porozmawiać o pewnych gigantach Boga. Wenn ich sowas sage, dann sage ich immer, ey, du und ich, wir sollen eigentlich so eine Giganten sein. Kiedy o tym mówię, chciałbym do ciebie i do mnie powiedzieć, ty i ja powinniśmy być takimi gigantami. Keine Sorge, ich bin realistisch genug zu wissen, dass wir keine Riesen sind. Ale nie martwcie się, potrafię na tyle realistycznie myśleć, że wiem, że nie jesteśmy takimi olbrzymami. Schau mal, welche Leute Gott gebraucht in seinem Volk, in seinem Reich. Zobacz, jakich ludzi używał Bóg w swoim królestwie. Jetzt habe ich euch ein paar Beispiele erzählt aus der Kirchengeschichte. Opowiadałem wam o niektórych osobach z historii Kościoła. Die sind Christen aus Indien. Hudson Taylor. Na przykład Hudson John Taylor. Wesley. John Wesley. John Darby. Könnte viele andere. John Riesen Darby. Eigentlich für uns. Tak naprawdę dla nas giganci w naszych oczach. Aber Gott braucht einfach ganz kleine Leute wie ich und mich. Ale Bóg potrzebuje też takich małych ludzi jak ciebie i mnie. Die gerne ihr Leben ihm zur Verfügung stellen. Takich, którzy chętnie oddają swoje życie dla Pana. Wir haben zum Anfang darüber nachgedacht, dass eigentlich Thema Jüngerschaft, Nachfolge,
Właściwie tematem było uczniostwo, nasze rolnictwo. Ein Thema ist für eine Zeit, wenn vieles nachlässt. Że to jest dobry temat dla czasu, w którym wszystko, że wszystko duchowo upada. Wenn wir kein geistliches Schwaches mehr haben. Kiedy nie mamy duchowej siły. Und dass wir dann sagen, ach, lass doch den Zbyszek das machen, der kann das besser. Oder den Bruder Gregor, der kann dann auch alles besser. Ich halte mich zurück, ich mache gar nichts. Kiedy my sami mówimy, a niech to zrobi Zbyszek albo Grzegorz, ja nie muszę. Also, kein wirklicher Christ will natürlich ein großer Riese sein, ja? Weil die wollen immer klein und gering sein vor Gott. Oczywiście my, jako chrześcijanie, chcemy zawsze być mali przed Bogiem. Und ich möchte dir eigentlich nur mal, deshalb habe ich das mal aufgelistet, schau dir mal, welche Leute gerade in dem Buch Richter Gott gebraucht. Ale zobaczmy, jakich Bóg ludzi używał w czasie sędziów. Wenn irgendwie alles schwach wird. Kiedy wszystko było takie słabe. Wenn irgendwo auch, das ist unsere Zeit heute, Laodicea, lies mal Offenbarung 3 bis Vers 20. W takie czasy jak teraz, czasy Laodicei, o czym możecie przeczytać w Objawieniu 3. Und wenn du dann die Namen, die du im Buch Richter findest, i te imiona, które znajdziesz w Księdze Sędziów, in Hebräer 11 wiederfindest, in der Hall of Fame, i nagle znajdziesz in dieser Galerie der Giganten, also das war der Glaubenshelden. Odnajdziesz te imiona tych, tych osób w Hebrajczyków 11. Dann kann man eigentlich staunen. To zadziwiamy się. Ehud war ein Linkshänder. Na przykład Ehud był... Eigentlich konnte man nicht so gut damit Kämpfe führen. Kim? Leboręczny. Aha, był leboręczny. Eine Ebora, eine Frau, eine Richterin in Israel. Będąc leworęcznym, ciężko jest walczyć. I Debora, na przykład, kobieta jako sędzini. Das ist eigentlich eine Schande für die Männer, dass die nicht gebraucht werden können. Sędzia. Nic. Sędzina, nie? Tak się mówi. No. Tak, sędzina. No to co się śmieje? Okej. Also es war eigentlich eine Schande für die Männer, wenn jetzt die Debora auftritt als Richterin. Było to wstydem dla kobiet, że dla mężczyzn, że kobieta była sędzią. Weil die Männer überhaupt nicht dazu in der Lage waren. Ponieważ mężczyźni nie byli w stanie sądzić. Normal sagt Gott, die Frau schweigt in der Gemeinde. Ogólnie Bóg mówi przecież, żeby kobieta milczała. Das bleibt auch so. I tak to ma być. Ale tych sytuacji, wie hier, da gibt auch Gott diese Frau. Ale są takie sytuacje jak tutaj, że Bóg użył tą kobietę. Gideon war das tausend der Gideon, also das Familie von Gideon waren die ärmsten. Wenigsten Einfluss. Rodzina Gedeona była najmniejszą, miała najmniejsze wpływy. Und war der jüngste in der Familie. Był najmłodszy z całej rodziny. Wen haben wir noch? Kogo mamy jeszcze? Jefta. Na przykład Jefta. Jefta steht auch im Hebräer 11. O nim też czytamy w Hebrajczyków 11. Jefta war der Sohn einer Hure. On był synem cudzołożnicy. Und die Brüder wollten mit ihm nichts zu tun haben. Die Brüder von Jefta. I jego bracia nie chcieli mieć z nim nic do czynienia. Und dann sagt Gott sich, ich gebrauche den Jefta mal, um mein Volk zu führen. A Bóg powiedział, właśnie tego użyję, aby prowadzić mój lud. Und die selbstgerechten Brüder gehen leer aus. A ci jego bracia, którzy się widzieli, uczynili takimi sprawiedliwymi. Nicht gewollt und nicht geliebt, habe ich mir dazu mal geschrieben. Bóg ich nie użył. Und jetzt kommt der letzte Simson. I na ostatnim miejscu Samson. Der Simson soll eigentlich ein Jünger sein. Jüngerschaft leben. Samson miał być uczniem. Weil er ein Nazir war von Gott. Ponieważ był Nazyrejczykiem przed Bogiem. Sein ganzes Leben war sozusagen geweiht für Gott. Całe jego życie miało być poświęcone Bogu. Und lies mal Richterbuch, Kapitel 13 bis 15. Przeczytaj Sędziów od 13 do 15. Dann siehst du, was Gott für Leute gebraucht. I zobaczysz, jakich Bóg ludzi używa. Darf ich dir mehr sagen, welche Leute? Mogę ci powiedzieć, jakich ludzi. Leute wie dich und ich. Ludzi takich jak ty i ja.
besonders klasse. Czyż to nie jest wspaniałe? Ich finde das immer wieder erstaunlich, Freunde. Dla mnie to jest zawsze zadziwiające. Deshalb kann ich nur jeden ermuntern. Dlatego chcę każdego z was zachęcić. Ich möchte kein Tor sein. Nie chcę być głupcem. Der das, was er eigentlich sowieso nicht behalten kann, nicht aufgeben will. Żeby to, co nie, to czego i tak nie mogę zachować. Nochmal. Ich möchte kein Tor, wenn der das, was kein, er kein dummer Mann sein. Kein dummer Mann, der das, was er sowieso nicht behalten kann, nicht aufgeben will. Że to, czego nie mogę, to, co nie mogę utracić i tak chcę zachować. My tylko zarządzamy tym, co Bóg nam dał. Und ich habe, wir haben uns gerade in der Pause kurz daran erinnert, in der Bibel steht sogar Stellen, wo Gottes Wort sagt, der sei verheiratet, der soll mal so leben, als ob er keine Frau hätte. Mówiliśmy o tym na przerwie, że w Biblii jest takie miejsce, że ktoś, kto się ożeni, ma żyć tak, jakby nie miał żony. Denn mein Glück und meine Freude im Glaubensleben hängt niemals davon ab, ob ich verheiratet bin oder nicht. Ponieważ szczęście, które posiadam w Panu, nigdy nie zależy od tego, czy jestem żonaty, czy nie. Sondern hängt davon ab, was mir Jesus Christus bedeutet. Tylko od tego, co dla mnie oznacza Chrystus. Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Paweł powiedział, Chrystus jest moim życiem. Und sterben ist Gewinn. A śmierć zyskiem. Take my life and let it be. Weź moje życie, Panie, aby było poświęcone dla Ciebie. Weiter? Ale co mi się... Nie, ale ja. Weź moją chwałę i moje dni, niech płyną w nieustannej fale, niech płyną w nieustannej fale. Was ist das für eine Gnade, diesem Herrn zu dienen dürfen? Cóż za łaska, że my możemy służyć takiemu Panu. Das können wir nur auf der Erde. Tak na marginesie możemy to czynić tylko na tej ziemi. Im Himmel gibt's das. W niebie już nie będziemy mogli. Amen. Ein Lied noch? Take my life and let it be consecrated for thee. Take my moments and my days, let them flow in Jesus' praise. Da gibt's auch nicht in Polnisch. Also ihr merkt, ihr kennt es mal sehr gut in Englisch. Ich kann das übersetzen in Polnisch und ein bisschen Ton dazu, ein paar Dosen bei. Ein Lied noch. Nie ma, nie? Nie ma tego. Jest tylko proszę. Weźmy je. A zwei Lieder. Zbawco i Król serca.
Panie, pragnę kochać Cię. Powtarzają
prosisz mnie, że Boga dłoń wyłażesz grzechu szat. Ja mam uwierzyć, to Ty dotknij problemów mych, nie mógł wyjaśnić mi. Tak prawda to, miło, miło i pokoju.